czy robić playback. Czy jest jakaś pani ruda? Strasznie długa piosenka. Ja jestem nagłośniony? Chyba nie. Aha. Mniej więcej 15 minut żeśmy to robili, ale się nie udało. O! Udało się? Będę mówił podniesionym głosem w związku z tym. Drodzy Państwo, od czasu do czasu śpiewam tę piosenkę, ale z taką małą przedmową, że był to rok 83, kiedy ją śpiewałem. I wtedy miałem prawo śpiewać takie teksty. Dziś brzmi to jakby była to piosenka starego pedofila. Ale nie jest. Ale nie jest z pewnością. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim własnym. Ja się nazywam Majk Urbaniak, jestem dziennikarzem Polskiego Radia RDC i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa to dzisiejsze spotkanie z cyklu Moja Historia, spotkanie, cykl poświęcony wybitnym, najwybitniejszym twórcom polskiego teatru. Dzisiaj bohaterem tego... Najwybitniejszym i najskromniejszym, zapomniałem dodać. Witam serdecznie w imieniu gospodarza tego miejsca, w imieniu Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Witam także w imieniu Polskiego Radia RDC i chciałem Państwa poinformować, że w przyszłym tygodniu, w poniedziałek po 21:00 będziemy retransmitować to spotkanie na antenie Polskiego Radia, więc to jest informacja pewnie dla tych wszystkich bardziej, którzy nie zdołali się zmieścić dzisiaj. Bardzo się cieszymy, że Państwo tak gremialnie do nas przyszli. To zaczynamy chyba, prawda? Tak, ja bardzo boleję na to, że wiele osób, patrzyłem po buziach, bardzo inteligentnych, wyszło. Ale mi obiecano, że następne spotkanie będzie w sali kongresowej. Na jubileusz 60-lecia. Marian, powiedziałeś, mówienie o sobie przychodzi mi dość trudno. System nerwowy wykreował we mnie milczka. Coś się zmieniło od czasu, kiedy mówiłeś te słowa? Znaczy, jest to zdanie mojej żony, że na starość robię się podobny do mamusi. A mamusia była osobą bardzo gadatliwą. Bardzo gadatliwą, mniej więcej tak rozmawiała z moją żoną. Męczyła ją do drugiej, do trzeciej w nocy. I nie miała pojęcia czasu. W pewnym sensie jakby podobny jest do niej mój syn Bartek, który jest optymistą czasowym i spóźnia się na plan filmowy półtorej godziny, dwie na próbę godzinkę. Ja mówię, przecież tam na ciebie czekają starsi aktorzy. Przecież uważają, że jesteś zarozumiały gówniarz. Mówi, ale tatusiu, no ja naprawdę, ja myślałem, że zdążę. No. Ale wracając do mojego pytania, bo mnie to bardzo intryguje. Ty nie lubisz mówić o sobie, nie lubisz opowiadać o sobie.
niekiedy jestem zmuszany, ale boję się, że mogę przekroczyć miarę właśnie skromności, że czasem jakieś pytanie naprowadza mnie na jakieś nagrody, na jakieś tam sukcesy, a ja wolę, żeby to oceniali inni niż ja. Tak już jestem zbudowany i nie potrafię zbyt ciepło myśleć o swoich dokonaniach, tak bym to określił. To pozwolisz, że ja będę mówił ciepło o twoich dokonaniach. No, pewnie tutaj się z państwem zgodzimy co do mówienia ciepło o tym, o twoich dokonaniach i o tych dokonaniach będziemy dzisiaj rozmawiać, zarówno o tych w kinie, jak i w teatrze. Ale chciałem cię zapytać o prapoczątek. Urodziłeś się w roku... Nie wstydzę się. 1 lutego 1943. A więc tak jak mój przyjaciel Andrzej Zaorski, który miał być, a go nie ma. Tak mało tutaj moich przyjaciół. Niektórzy niestety chorzeją, jak mój wielki przyjaciel Wiktor Zborowski, który zadzwonił do mnie 3 godziny temu. Powiedział, że raczej nie przyjdzie. Ja mówię, co ci jest? Zaziębiłem się. Ja mówię, to załóż szalik i przyjdź, no Boże kochany. Nie wiem, czy dam radę. No trudno, rozumiem. Wielu przyjaciół rzeczywiście są dość... Nie będę wymieniał chorób, na które chorzeją, ale są to dość poważne rzeczy. Ale wielu też pracuje. Większość pracuje, nie wszyscy większość chorują. Gra. Krysia Janda chyba gdzieś na wybrzeżu. Kuc miał być, nie ma. Na szczęście mamy więcej wolnych miejsc, mieliśmy. Janusz Zaorski miał być, nie ma, no, ale państwo są i to powinno wystarczyć. Wracam do 43 roku, bo to rok niewesoły w naszej historii, niezbyt wesoły czas na narodziny, ale też niewesoły... Tak, ja przepraszam, bo ja czasem nie kończę tematu, pewnie skleroza, że Andrzej Zaorski powiedział mi, że urodziłem się między jedną a drugą serią z CKM-u w Okopie, tak. Także mniej więcej tak to bywało. Ale mówiąc poważnie, przeżyłem bombardowanie jako 1,5-roczne dziecko Puław i do tej pory je pamiętam. Więc okazuje się, że 1,5-roczne dziecko również wszystko notuje. Przez lata miałem... Byłem strasznie lękliwym dzieckiem. Przez lata śniły mi się koszmary, jakieś nadlatujące stwory, takie z takich... Jakby takie statki powietrzne zbudowane, jak są wieże wysokiego napięcia z tych wież, które nadlatywały na mnie w takiej ciszy zupełnej, rozgwieżdżone niebo, ja leżę, a tu takie... I budziłem się oczywiście z krzykiem. Przez wiele, wiele lat byłem osobnikiem bardzo, bardzo lękliwym. Potem wykształciłem w sobie jakąś taką sztuczną odwagę, która niestety trwa do dziś. Ale ten... Moja ksywa, bull terrier, niestety czasem jest, jakby to powiedzieć, paralelna do mojego charakteru. Ja jestem osobnikiem spokojnym, małomównym, łagodnym, ciepłym nawet, ale jak mnie ktoś zaczepi. Wracam jeszcze do tego 43 roku i też czasu wojennego, bo powiedziałeś o tym, to jest bardzo ważna wiadomość, znaczy to, że fakt, to, że urodziłeś się w Puławach, bo ty bardzo często mówisz o tym, że uważasz się za Puławiaka, jesteś honorowym obywatelem Puław i mimo tego, że większość swojego życia mieszkasz w Warszawie, w różnych miejscach, do niektórych nawet zajrzeliśmy i pokażemy to państwu za chwilę, to jednak jesteś Puławiakiem, ale to był też dla ciebie czas bardzo trudny z tego względu, że rok właściwie po twoich narodzinach straciłeś ojca. Twój ojciec zginął w ostatnim dniu powstania warszawskiego. Na Mokotowie róg Odyńca i Krasickiego. Byłeś wychowywany przez mamę? Tak. Tylko przez mamę? Przez ukochaną babcię opaniową, ale umarła jak miałem 4 lata. Babcia Falczyńska ze strony mamy była mniej dla mnie, jakby to powiedzieć, miła. Lubiła mojego starszego brata Wojtka.
a mnie nazywała padalec. Znaczy, jestem przekonany, że z miłością. Się, coś, czego nie można zaczepić, bo miały od razu. I mówiła, misiu, pocałuj się w prawy półdupek przez lewe ramię. I ja to robiłem. Robiłem salto i gębą w podłogę drewnianą. Więc byłem złośnikiem. Czy mi to zostało? Niestety od czasu do czasu. Tak, to może to powiedzieć moja najbliższa rodzina. Tylko, że mnie ta złość mija po 2-3 minutach i nawet nie wiem, o co się zezłościłem. Także nie pamiętam uraz zbyt długo. Potrafię nawet przeprosić. Widzę swoje błędy. Więc nie jest tak źle z moim wychowaniem. Bo matka mnie, myślę, dość prawidłowo wychowała. A co to znaczy prawidłowo? To znaczy, jak byłeś wychowywany? Co to był za dom, w którym ty dorastałeś w Puławach? Dlaczego się uśmiecham? Otóż jak wychodziłem z moich ukochanych Puław, było to 14-tysięczne miasteczko i odsetek inteligencji był mniej więcej 80%. Rzeczywiście 20% było troszkę takich ludzi mniej dokształconych, nawet łobuziaków, chuliganów, ale nie zdarzały się tam jakieś morderstwa, jakieś napaści. Nie. Nie. Tam 5 instytutów naukowych. Więc to było miasteczko wyraźnie inteligenckie. I dlatego nadal jestem dumny, że pochodzę z tak kulturalnego miasta, bo jak wszyscy wiemy, Pałac Książąt Czartoryskich, pierwsze muzea nie w Krakowie, a w Puławach. Puławy nazywały się Nowe Ateny. Wspaniali architekci pochodzący z Włoch, wspaniali ogrodnicy. Mówię o tym z dumą, bo okazało się, że pod koniec XVIII wieku na dwór książąt Czartoryskich przybył jakiś ogrodniczyna i nazywał się Opania. Przez GN. A ja znalazłem ja nawet w jakichś papierach. Nie znoszę pizzy, nie jadam spaghetti, nie przepadam za narodem włoskim, jeżeli chodzi o ich, jakby to powiedzieć, bitewność. A mam pochodzenie włoskie. Od strony mamy z kolei tacy. Więc zbitka jest dość, jeżeli chodzi o temperament, dość taka wybuchowa. Ale dlaczego byłem dobrze wychowany? Otóż w moim domu nie można było powiedzieć słowo dupa. No pupa, no może. Nie szło się do ustępu czy do kibla, to w ogóle zapomnijmy takie słowo. Do wygódki się szło. Więc największe przekleństwo to było psia krew i cholera. Tak troszkę z Ruska, bo to przecież wschodnie tereny Lubelszczyzna. Natomiast ja przyjaźniłem się akurat z takimi sąsiadami, co bardzo, że tak powiem, brzydko się wyrażali. Chodziłem z nimi na ryby, grałem w piłkę, biłem się o dziewczynę z Jędrkiem Olszańskim i jakby to przesiąkłem ich jakby mową, w związku z czym, kiedy moja żona 17-letnia wówczas dziewczyna dowiedziała się od swoich koleżanek, słuchaj, misiek klnie, misiek, nigdy w życiu, bo ja przy niej nie zakląłem oczywiście. Teraz to mi się zdarza niestety. I mam mordę niewyparzoną. Co ja zrobię? Poza tym przestaję bez przerwy z panem Wiktorem Zborowskim. Tu donoszę, że straszliwy cham i klnie. Mamy to zarejestrowane na kamerach. Także możemy to puszczać dalej w świat. A co Maniek Opania jako nastolatek biegający po Puławach robił? Ty byłeś bardzo wysportowany, uprawiałeś wszelakie sporty. Wygimnastykowany byłeś chłopakiem. Co potem oglądaliśmy w filmach, o których będziemy mówić? Grałeś na gitarze, ale byłeś
niesfornym łobuzem? Czy uczyłeś się dobrze? Czy przynosiłeś nieustanny wstyd mamie, którą wzywano do szkoły? Nie byłem. Jakim ty byłeś nastolatkiem? Nie byłem łobuzem, nie byłem. Kradłem czereśnie u pani Cymanowej i to wiem, że się musiałem spowiadać z tego. No ale u mnie akurat w ogrodzie nie rosły czereśnie. Rosło wszystko, co jest możliwe, bo mój dziadek, mój ojciec byli ogrodnikami pewnie, te geny. Ja również jestem ogrodnikiem. Uwielbiam sadzić, uwielbiam przesadzać. Nigdy nie wytnę drzewa, tylko jakaś dziczka urośnie na naszej malutkiej działeczce w Warszawie, to ją wysadzam, wiozę na działkę gdzieś tam nad Wkrę i sadzę, żeby to się nie zniszczyło. To sieję, to mam zmysłową rozkosz, jak coś wschodzi, jak coś zaczyna kwitnąć. No mam takie, jakby to powiedzieć, niemęskie podejście do tych spraw, ale tego się nie wstydzę, bo widocznie te geny od tego opagny jakoś tam przeszły. Ale muszę się Państwu pochwalić. Niedawno miałem wywiad w Playboyu. Ale z rozkładówką? Oczywiście kazano mi na samym końcu tego wywiadu, kogo bym najchętniej rozebrał. I ja mówię, i tak dostanę w łeb od żony za te nazwiska, ale trudno, wymienię. No i wymieniłem parę amerykańskich, zupełnie nietypowych aktorek i chyba dwie polskie nawet. Ale to tam są wywiady ludzi takich głupich znowu. No i ci dwaj dziennikarze, którzy męczyli mnie chyba 4 godziny przy tym wywiadzie, mówią, pan ma pochodzenie włoskie? Ja mówię tak, a czy pan wie, że w Umbrii, w środkowych Włoszech, w górach koło Perugii jest mała miejscowość i nazywa się Opania. Ja mówię, Jezus Maria, to mam co wnukom powiedzieć. Vito Corleone ma swoje Corleone, a ja mam Opanię. Uczę się włoskiego, jadę do Włoch. No tak, tylko że można dostać nożem pod żebro, jak się dowiedzą, że może jakiś pospadek czy po coś tam. Do tej pory nie udało mi się, a minęło prawie 2 lata. Nie mam czasu się nauczyć tego włoskiego. To jakim byłeś chłopakiem? Dobrym uczniem czy niedobrym w końcu? To powinna się moja żona wypowiedzieć. Byłem bardzo układnym, mądrym, statecznym. Wysokim. Brunetem. Wysportowanym, niedużym, podobno miłym chłopczykiem. To kiedyś Krzysio Kowalewski, który oczywiście nie przyszedł, pewnie gra. I ja tam coś zacząłem mówić o tym, że co ja to kurdupel tam taki. Co ty, przecież ty byłeś ładnym chłopcem. Ja mówię, ja byłem ładnym chłopcem? Dudek, chyba nie byłem ładnym chłopcem, prawda? Mój śliczny. No ty to byłeś, wiesz, James Dean, no po prostu. Andrzej Zaorski, piękny chłopak. Janek Engler, no Boże kochany, no. No niewielki, ale troszeczkę wyższy ode mnie, no. Proszę Państwa, ja na pierwszym roku, to nawet Dudek chyba tego nie wie. Ja na pierwszym roku jeździłem do kliniki endokrynologii w Łodzi i błagałem, żeby mi dali jakiś środek, żebym urósł trochę, bo ja chcę grać Hamleta. A oni mi przyświetlili tu nadgarstkiem, mówią, panie Opania, niestety już nie da się. Może pan sobie powisieć na drążku, może pan się trochę wyciągnąć. Czy nie pamiętam, czy wisiałem. Wisiałem na drążku jako gimnastyk przyrządowy, ale w tym celu, żeby wyciągnąć się, nie. Miałem potworne kompleksy, które... Co? To cię tam wie, w jakim celu. Nie, no ja jestem, jak wiesz, prawdomówny, także to mnie czasem gubi. Prawdomówny i bezkompromisowy i to mnie czasem bardzo gubi,
ale taki już jestem, taki się uląkłem. Także do siebie specjalnie pretensji, oprócz tego takiego, że byłem złośnikiem, ale nigdy nie robiłem tego publicznie, zawsze gdzieś rodzinnie. Więc rodzina mnie od tej strony znała, że nie wolno mnie było zaczepiać. Potem to troszkę wróciło mi w szkole teatralnej, kiedy zaczepiano czasem moich kolegów, a ja dość taki wysportowany, bardzo silny po dziadku opalnie, który był potężny facet, 1,62 m, tylko szafa, potwór, jeżeli chodzi o siłę. Ja jestem silny, ale mój syn, jak zakręci kran od tego, to nie można odkręcić. Czasem zdarza mu się urwać. Mój wnuk, taki przystojny blondynek, 16-letni, też ścierwo, takie silne. W związku z czym, jak zaczepiano moich kolegów, ja czasem musiałem uderzyć. I w Krakowie, tak. Złamałem szczękę temu facetowi. Tak. Bo zaczepił mi kolegę Damiana Damieckiego. Kim był, powiedz proszę? Co? Jaki powód? Bo mi rozerwał. No tak, no ja kupiłem za studenckie pieniądze taki płaszczyk igielitowy, a to człowiek biedny, był z biednej rodziny, bo matka wychowała nas dwóch. Co prawda miałem stypendium naukowe, ale to nie wystarczało. I kupiłem sobie taki igielitowy płaszczyk, zgniło zielony, bardzo elegancko wyglądałem do tej pory. I jak on jeden dudka pchnął w ten w piach tam na rynku krakowskim, a drugi mnie podniósł za tego i mnie pchnął i mi się wydawało, że mi rozerwał tego. I wstałem, odwinąłem się i go huchłem. Dudek, patrz na płaszczyk. Czy płaszczyk jest cały? Mi się dziura w płaszczu, no w niego wstąpił potwór, tak jak ten przeciwnik miał około 2 metrów. To mi się wziął po tym piachu rozbieg, mimo że ciężko. Bo nie wiadomo, bo coś by włazili na ten piach, na rynku krakowskim. No bo przebudowywali. Tutaj na biodra, tak mu przywalił, że nie wiadomo dlaczego, ten stał tak i z gęby mu uciekła krew, bo gdzie jest ten mały, kurde, zabije. Nie tego małego. A okazuje się, że on miał sztuczną szczękę. Jak miziek go trzasł, to mu ta szczęka. I on tak znowu, kurwa, rękę nie dawało. Z tym kolegą mieliśmy mnóstwo takich przygód. Ale te przygody na krakowskim przedmieściu, pamiętasz też? Czuję, że o tych przygodach mogło być oddzielne spotkanie, ale my tak. Do tych przygod wrócimy, bo te przygody zaczęły się... Ale po jaką... chciałem powiedzieć cholerę. Halierę. Mówić o sztuce, jak można mówić o... No właśnie, ale wrócimy do nich, bo to wszystko zaczęło się w szkole oczywiście teatralnej, ale chciałem cię zapytać o to, kim był Zbigniew Kędzierski? Otóż inżynier Zbigniew Kędzierski był kolegą biurowym mojej mamy. Moja mama była kierownikiem działu planowania w rejonie dróg wodnych w Puławach i planowała i budowała tamy na Wiśle, które co roku były niszczone przez powódź i mama znowu to odbudowywała i tak capo al fine cały czas. No i inżynier Kędzierski miał to do siebie, że był genialnym nauczycielem wiersza, był wspaniałym reżyserem, wspaniałym muzykiem, plastykiem, poetą, nie wiem jeszcze czym, twórcą lalek genialnych, bo również teatr lalkowy prowadził i on mnie pierwszy nauczył mówić poezję. Tutaj jak próbowaliśmy, to mówiłem fragment Alpuchary. Tylko oczywiście tu się wygłupiałem, bo chodziło o dźwięk, żeby zamiast raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mówiłem, już w gruzach leżą Maurów, posady i tak dalej. Miałem 12 lat, kiedy to
mówiłem, a 8 lat, kiedy mówiłem w jego przedstawieniu o Marii Konopnickiej, kiedy... A czemuż wy chłodne rosy padacie, kiedy tam chłód, głód w chacie. W takim przedstawieniu słowno-muzycznym i to był mój debiut. Miałem wtedy albo 7, albo 8 lat. Także zadebiutowałem co prawda wcześniej, jako 4-latek. Grałem z Buja Madeja. Jasiu, tak, ale nie przez Y, tylko przez J normalne. I występowałem przed młodszym bratem, który miał wtedy 3 miesiące. I bardzo się dziwiłem, że on nic nie rozumiał, co ja do niego mówię. To był debiut. Śpiewałem też troszkę jakieś rosyjskie piosenki. Taki pan mnie uczył, pan Wyborski, nasz sąsiad. Pod dzikim sypiam za Bajkałą. To co potem Niemen śpiewał. Ukradł mi. No. I Kędzierski. Bo wracam do niego, bo czy to był człowiek, bo mówisz o nim bardzo ciepło, on cię przygotowywał do egzaminów do szkoły teatralnej. Tak. On cię przygotowywał, tak, więc właściwie to był twój nauczyciel teatru. Tylko mówił, Misiu, nie idź tam, nie idź. To dlaczego? To nie dla ciebie. Dlaczego nie dla ciebie? Teraz to rozumiem. Żona powiedziała, taki byłeś fantastyczny, przemiły, mądry człowiek. Po pierwszym roku przyjechał zupełnie inny Marian. A powiedz, bo powiedziałeś, wspomniałeś o żonie, co wydarzyło się 3 maja roku pańskiego 1960? Bo to ważny rok. Ważna data. Konstytucję 3 maja. Nie chodzi o konstytucję. 1789. Dobrze czy nie? Dobrze. Co się zdarzyło? Otóż wyobraźcie sobie Państwo, w czasach komunistycznych, a trzeba Państwu powiedzieć, że byłem z mlekiem matki wyssałem antykomunizm. Zawsze mi powiedziała, że gdyby Julek, czyli mój tata, nie zginął w powstaniu, na pewno by go nasi zabili. No i miał to szczęście, że zginął od niemieckiej kuli, a nie od swojej. Więc od początku no czarna reakcja. Radio Wolna Europa, Głos Ameryki od małego. Od małego wiedziałem, kto to jest Stalin, do tego, że to łobuz, że... Nie powiem, jak on drużynowy wodnej drużyny harcerskiej, ale ZHP, no chodziłem na 1 maja, ale w szkole teatralnej już nie. W teatrze już nie. I nigdy mnie nie zobaczycie w pochodzie. Więc byłem czarną reakcją, nagle jeden z moich najbliższych przyjacieli, Andrzej Zaorski, który jakby był wychowywany w duchu socjalistycznym, dziwił się, że ja jestem tak po pierwsze zażarty katolik, że przed każdym kościołem zdejmuję czapkę, a po wtóre, że tak źle mówię o partii, o ZMP, o tym. Po latach powiedział, Misiek, teraz ja wiem, że miałeś rację. Ja myślałem, że to jest wspaniały ustrój, tylko są wykrzywione. I mówię, jaki wspaniały ustrój. To jest utopia. To jest niemożliwe. Człowiek zawsze do siebie, nie od siebie. Nie od siebie. Już Chrystus się na tym przekręcił, na tym dawaniu. No więc po latach ci koledzy, którzy się wyśmiewali ze mnie, z mojego katolicyzmu, po latach wzięli śluby kościelne, ochrzcili dzieci. Także na moje wyszło. A 3 maja 1960 roku? 3 maja, co ja będę opowiadał, bo ja to opowiadałem wiele razy. Siedząca tutaj żona moja, mieliśmy po lat 17. I ja widziałem, że ona jest niedostępna.
No bo była śliczną, jest śliczną dziewczyną. Idzie tam mnie do niej. Kręcili się koło niej najprzystojniejsi. Miała jakby takiego, ja wiem, narzeczonego już. Chyba się z nim całowała. W każdym razie na początku byliśmy tylko na kółku teatralnym takim razem. Ja ją tam za warkocz szarpałem troszeczkę. Podobała mi się, no ale gdzie? No, jak na zabawie człowiek chciał do niej, już nie ma, nie ma. No i tak żeśmy mieli taką, razem żeśmy występowali w konkursach recytatorskich, więc troszkę nas to zbliżyło. Ona świetnie recytowała również i jakby to powiedzieć, no ta sztuka nas zbliżyła. Sztuka. A tenże narzeczony był jeszcze lepszym sportowcem ode mnie, był pierwszym sportowcem, miał 11,4 na setkę. A ja miałem 11,9. No to gdzie? No bo był wyższy po prostu. Skakał w dal ze 6,90, ja 6,20 tylko. No więc była duża różnica. No, ale ja mówiłem lepiej Norwida. I widocznie to zadecydowało. 3 maja. Wyobraźcie sobie Państwo, że właśnie w czasach komunistycznych, o dziwo, odbyła się akademia ku czci 3 maja. Wtedy było to niebywałe. Ale się odbyła. Pamiętam, mówiłem barykadę chyba Ted Majera. Tak. No i potem poszliśmy na spacer. Puławy, moje Puławy były takie, że to było właściwie miasteczko położone w parku. Były wille po prostu. A to drewniane, a to murowane, a to stylowe, a to mniej stylowe. W każdym razie to wszystko było w zieleni. Ale mówię o parku wokół Pałacu Książąt Czartoryskich, gdzie jest tak zwana ulica Głęboka. Tam przypuszczalnie płynęła fosa. Była woda przed laty. I tą ulicą Głęboką, takie stare mury, żeśmy spacerowali w tę i z powrotem mniej więcej 4 godziny. Jakoś, nie wiem, miałem tematy, ja małomówny nagle. I tak, no, wiedziałem, że wypada coś zrobić, żeby tak, no, zacieśnić jakby te... Nad tą ulicą Głęboką był taki sentymentalny mostek, którym pewnie się przekazała Izabela Czartoryska. I po tych 4 godzinach myślę sobie, pod tym mostkiem ją pocałuję. A nigdy tego w życiu nie robiłem. W związku z czym doszliśmy do tego, a to było 3 maja, doszliśmy do tego mostku i ja ją tak chwyciłem, lekko przegiąłem i buch. I takie przebłysk. Co ci ludzie w tym widzą? Bo to było takie... Ona pewnie umiała, ale nie dała tego odczuć. Bo też była pewnie zdeprymowana. W związku z tym ten pierwszy pocałunek był... No ale to wtedy się zaczęło. I po tym pocałunku poszliśmy w górę ulicy Głębokiej. Tam było po prawej stronie starostwo. Taki brzydki budynek budowany przez Rosjan gdzieś tak w okolicach pewnie początku XX wieku, bo to był przecież zabór rosyjski. I pamiętam, takie były świetlówki, takie długie lampy, lekko fioletowe, które tak łyskały. I do tej pory te fioletowe lampy to jest dla mnie jedna z najpiękniejszych rzeczy. To, jak się okazuje, bardzo pamiętam. A 3 maja 1976 roku powiła mi córkę.
panienkę, a u mnie w rodzinie nigdy nie rodziły się panienki. Mój dziadek miał jednego syna. Sam miał brata tylko. Mój ojciec miał dwóch synów. Mój brat dwóch synów. Ja jednego syna. Mówię, wreszcie się musi urodzić kobieta. I było tak zwane, przepraszam za wyrażenie, pierdolenie naukowe. Czy według teorii doktora Benendo. Był taki facet, który wymyślił, że to chodzi o... Zaplątałem się strasznie. W tej sytuacji będziemy musieli retransmitować naszą dyskusję po 23. Chodziło o odczyny kwasowe i zasadowe. I ja wiedziałem tak, że na początku mam strzelać, potem na kłódkę i nic. Więc raz strzelałem w Bułgarii, nie wyszło. Strzeliłem w górach, wyszło. Łukasz będzie, śmukasz będzie. I urodziła się Magda. Tyle emocji w tym 60. i potem, ale wróćmy może na sekundę do teatru i poprosimy teraz może o szkołę teatralną, bo w tym 60. roku, dlatego mówię, że to tak ważny rok, bo w tym 60. roku również ten padalec z Puław, jak mówiła babcia, przyjechał do Warszawy na egzaminy do szkoły teatralnej. Po balu maturalnym? To był twój czy mój bal maturalny? Wiem, że po całonocnej zabawie w liceum imienia księcia Adama Czartoryskiego pojechałem na egzamin z mamusią do szkoły. To poczekaj, przepraszam ci, że ci przerwę, bo musimy najpierw, zanim proszę będziesz kontynuował opowieść, zobaczyć to, co żeśmy tu ukręcili w szkole. Ale jak wszedłeś tutaj na egzamin, przyjechałeś, to był rok 1960. 1960. Przed pierwszą wojną punicką. 60, tak. Miałeś 17 lat. Miałem 17 lat. Urodziłem się właściwie podczas wojny. I przeżyłem różne bombardowania, Puław i tak dalej, które do dziś pamiętam. No to jak to lękliwe dziecko? Co? No to jak to lękliwe dziecko przybyło tutaj w 60 roku do Warszawy z Puław. Z mamusią. Włodaryka biegutka grzywyje, pieryliwaja zziurcza i dźwienia. Proszę bardzo. Jeden błąd popełniłem, bo profesor Bardini zapytał mnie, gdzie jest Teatr Ateneum. No i zobaczyłem tłum, jakby to powiedzieć, pięknych kobiet. I co mnie właśnie bardziej koliło, pięknych, wysokich mężczyzn. W takim jadowicie niebieskim garniturku, krawat na gumce. No nie wyróżniałem się, że tak powiem, ani postawą, ani wzrostem, ani urodą wśród tych Englertów zaorskich, damięckich, wojkówien. No a ja takie coś. No i ja się między nimi wpasowałem jakoś. Kole. Opiekunem roku był Marian Wyrzykowski, mojego wzrostu, ale facet, który grywał Hamletów, Kordianów, piękna, szlachetna, arystokratyczna twarz. Dziwna dykcja, bo miał dość krótką górną wargę, w związku z czym mówił tak lekko obciągając tą górną wargę. No i troszkę, że tak powiem, miał taki system chodzenia, że miał to troszkę czeplinowate nogi. Nad tym mówię, całe życie ćwiczyłem prosty chód. Jak? Mianowicie chodziłem po szynach kilometrami w ten sposób.
I proszę bardzo, jak jest? Jak się skupiamy? Skupiamy się stojąc na jednej nodze w pozycji strusia tego. I proszę bardzo. I zamykamy oczy i możemy tak stać godzinami, proszę bardzo. No, tu jestem ja. A, jestem jako Bartosz. Bartosz. Tu jest Englert, gra Żydka, tu gra Dudek Damiński. Jedną z ról, tu śliczna Jola Wołejko. Na ryby z Andrzejem Zaorskim. Tutaj trzech myśliwych. Tutaj grałem takiego feldesieklowego zapowiadacza jednocześnie. Tu Janek Englert z Basią Sołtysik. Tutaj wojacy. Jak patrzysz na te 50 lat i na te tablice tutaj, to myślisz sobie, że... Tego się nie wytłumaczy młodym, jak życie szybko mija. Jak Boga kocham, to jest świadomość, jakby to było 20 lat temu. Góra! Czy wracając do pytania, które dostałeś na egzaminie i nie potrafiłeś odpowiedzieć, czy wiesz, gdzie jest Teatr Ateneum? A to już tak... Profesor Siewert, który uczył mnie literatury polskiej, dowiedział się, że jestem z Puław. No i zagadnął mnie o Teatr Dworski w Puławach. No to dla mnie temacik, proszę uprzejmie. Natomiast profesor Bardini zapytał mnie, a czy wie pan, gdzie jest Teatr Ateneum? Panie profesorze, ja tylko bywałem w Teatrze Osterwy w Lublinie, ale wydaje mi się, tak kombinuję, się, Jezus Maria, no, stara taka nazwa, no to w Krakowie, nie w Warszawie. Ale cię przyjęli, zdałeś śpiewająco ten egzamin, przyjeżdżając z Puław i powiedziałeś w jednej z rozmów: kiedy koledzy pytali mnie złośliwie, gdzie hoduję krowy, odpowiadałem, że w Pałacu Książąt Czartoryskich. Traktowano mnie jako snopka z prowincji. Ty się czułeś tak, kiedy przyjechałeś do Warszawy, do szkoły, jako taki snopek z prowincji? Może się państwo uśmieją, do tej pory mam ten kompleks. Mimo że wiem, że to nie jest prowincja. To tak jakby Kraków nazwać prowincją, czy Wrocław, nie wiem, czy Kalisz. Ale gdzieś ten kompleks człowieka nie stąd został we mnie. Że ja nie jestem tak drapieżnie, ściśle związany ze środowiskiem. Czuję się taki lekko wyobcowany. Czuję się tak, jakby mnie tam nie chciano. Od czasu do czasu dawano mi to nawet odczuć. Także nigdy, jakby to powiedzieć, nie wszedłem do salonu. Kiedyś może pragnąłem wejść do tego salonu, a teraz mi nie zależy. To jest pewnie kompleks i to jest tylko zwykłe moje głupie myślenie, ale gdzieś to we mnie jest, że tak byłem traktowany i tak się trochę czuję, ale mi z tym dobrze. Ale miałeś tam bardzo fajną paczkę przyjaciół. Już zaczęliście opowiadać panowie tę historię. Kto do tej paczki rocznika, który kończył szkołę w 64 roku i z Andrzejem Zaorskim, no to byliśmy jak bracia prawie, przyszywani tacy. No, jeździliśmy w trakcie studiów na wspaniałe, najpiękniejsze wakacje życia. To był spływ ze starego folwarku na Wigrach. Czarną hańczą, studzienicznym, białym orlem, potem suchą rzeczką jeszcze, sucha rzeczka na serwy, a serw nas przewieziono furmankami
z powrotem do miejsca, gdzieśmy. Najpiękniej, sprzedałbym wszystkie Kanady, Stany Zjednoczone, RPA za powtórzenie takiej eskapady. Nigdy potem się nie udało mi tego powtórzyć. Słucham? Kości no, to nie chodzi o kości. Już nie bardzo mogę w namiocie mieszkać, bo mam klaustrofobię. Klaustrofobię zawsze miałem, ale teraz mam taką uświadomioną klaustrofobię. Najgorzej jak mam wejść do samolotu i polecieć na przykład 9 godzin. I wiem, że nie mogę wysiąść. Oprócz paczki byli też znakomici nauczyciele w szkole. Kiedy ty przyszedłeś do szkoły teatralnej, uczyli tam właściwie Tuzowie, największe nazwiska teatru. Kierował szkołą Jan Kreczmar. Czy ty z tego gwiazdozbioru wielkich nazwisk wybrałeś sobie kogoś szczególnie? Co nazwisko, to nazwisko. To coś niebywałego, jakie tam były. Jakie były Zbigniew Zafasiewicz był asystentem. Zofia Mrozowska, Ryszarda Hanin, Marian Wyżykowski, Bardini, Rudzki, Świderski, no cała masa i było się od kogo uczyć. Znaczy ja z wyjątkiem, że tak powiem, spraw od dykcji nie byłem pilnym uczniem, bo uważałem to za niepotrzebny balast mówienia w ten sposób. Siedziała małpa na plocie i gryzła słodkie lakocie. Jak tłumaczyłem pani profesor Tymowskiej, że to jest rusycyzm, to mówi, ale skąd dziecko? Najwspanialsi aktorzy mówili w ten sposób. I mówią do tej pory. Ja mówię, właśnie teraz zauważyłem, że właśnie tak jakoś fałszywie mówią. Fałszywie mówią, że to jest nienaturalne. Bo proszę pani, tamci pochodzili z Kresów, z Lwowa, z Wilna. I oni mieli to wrodzone. A jeżeli się to naśladuje, to jest mierna imitacja i człowiek jest nienaturalny. W związku z tym, gdzie ja pójdę do filmu grać i będę mówić, siedziała małpa na plocie i gryzła słodkie, ale przecież nikt mnie nie przyjmie do filmu. Oczywiście ja tak jej nie mówiłem, mówię o tej końcówce, ale ja się nawet skonsultowałem z jednym z asystentów profesora Doroszewskiego, żeby zapytał pana profesora i ja rzeczywiście potwierdził moje przypuszczenia. To jest rusycyzm. Natomiast jeżeli kogoś mam grać, nie wiem jak, cudownie ocalonym, że pochodzi z Zabuga, to tak, to wtedy L jest. Jak gram Żyda, to L jest też. W związku z tym to był błąd. I kiedy ja wykładałem w szkole filmowej w Łodzi, miałem kontrowersję z moją koleżanką, panią Herman, która była zdziwiona, że ja nie wymagam, ucząc prozy, nie wymagam od studentów mówienia L. No to znowu jej powtórzyłem to, co myślałem. Ponieważ miałem sporo kontrowersji, że wyrzucali mi takich, których uważałem, że nie należy wyrzucać, a zostawiali tych, które należało wyrzucić, to po 2 latach zrezygnowałem. A tymczasem sam jeszcze jesteś studentem. Jesteśmy w roku 1962 i ty debiutujesz w filmie Miłości 20-latków Andrzeja Wajdy jeszcze na studiach. Zresztą nie tylko ty. Kilka osób również z twojego roku debiutuje w tym filmie. Prawie was, zdaje się, że to was ocaliło, panowie, że tyle osób w tym filmie zagrało, że nie wyrzucono wszystkich, bo nie można było grać wówczas, ale całego rocznika wyrzucić niepodobna, jak rozumiem. Jak już parę razy mówiłem, przyszedł do szkoły taki facet, przystojny, kędzierzawy, powiedział, czy chcemy porozmawiać o filmie Andrzeja Wajdy, Miłość 20-latków. Był to Janusz Głowacki. Spotkaliśmy się w Barze Mlecznym, róg wówczas Nowotki i Bonifraterskiej, a teraz się to nazywa generała Andersa. To były jeszcze... Ja mam niestety matematyczną pamięć, mnie to zabija. Ja pamiętam każdy szczegół płotu w
Puławach, każdy załomek muru, każdy wiersz, który się nauczyłem. No taki Dudek, mam taki... taki... Pan mi się niestety podoba. No, i proszę, no i czy zagramy w filmie Wajdy? No, oczywiście, że tak. Główne role Zbigniew Cybulski, Kowalski Władek, bywał na planie Polański, który wówczas, że tak powiem, chadzał, jak to się brzydko mówi, lub też, że tak powiem, no, nie wiem co robili, no w każdym razie. Barbara Las-Kwiatkowska, śliczna, pięknie ubrana. Pamiętam się, Jezus Maria, że moja Hanka taką miała skórzaną, to jakby wyglądała, kurczę, ale to bogactwo było. No. A my to biedoki. No. Przecież Dudek też ojca nie miał. No i żeśmy zagrali taką, no wówczas pierwszy raz grałem starszego od siebie, bo miałem 18 lat, a zagrałem 20-latka. No i no to było takie drugoplanowe rurki, prawda? Śpiewałem, grałem na gitarze, to żeśmy tam tańczyli, drwili sobie z Cybulskiego, bo to była jakby zbitka dwóch pokoleń. Człowieka, który zetknął się z wojną i z powstaniem, Zbigniew Cybulski, i my, że tak powiem, rozhukana młodzież. I wtedy nas chciano wyrzucić ze szkoły, wezwał nas rektor Kretschmar, ale była to, za przeproszeniem, czołówka roku, więc musiałby rozwiązać rok. I jakoś nam się upiekło. Roman? Nie wiedziałem. Chodził, on był mojego wzrostu, tylko że chodził takie miał buty na słoninie, o tyle. Moja mamusia mi proponowała, żebym chodził w takich butach. Wiesz, no, wiesz jak, no naprawdę, wiesz, no bo ja osiwiałem wcześniej. Przyczerniłbyś te włosy, tak, ja mówię, dobrze, na słonince buty, przyczernię włosy, wąsa zapuszczę, jeszcze cylinder nałożę. Będę śliczny. Ten śliczny chłopiec nie w cylindrze, który debiutował u Wajdy, dostawał potem listy na przykład o takiej treści. Maniek, nie będę ci owijała w bawełnę. Kocham się w tobie. Spotkaj się ze mną gdzieś tam w podziemiach. Tak, dostawałem wtedy mnóstwo listów, ale nie po miłości 20-latków, tylko po filmie Beata. Beata, przez którą nie dostałem wyróżnienia po skończeniu szkoły, bo byłem no dość dobrym uczniem. I poprosiłem profesora Wyrzykowskiego, bo dostałem główną rolę męską w filmie Beata. Z Polą Raksą. Żeby mnie zwolnił ze swojego dyplomu. To był pierwszy dzień wolności Kruczkowskiego. I on ze zrozumieniem, bo to był szlachetny i dobry facet, zwolnił mnie, ale wyróżnienia już nie dostałem. Czyli dostałem pierwszą pensję 950 zł, a z wyróżnieniem było 1100. I do dziś za to pokutuję. Powiedziałeś o Beacie, tam grasz Ramzesa, grasz u boku Poli Raksy. To jest rok 64, od razu właściwie po szkole teatralnej. Rozpocząłeś błyskawiczną karierę filmową. Grałeś właściwie w filmie za filmem. Żeby wspomnieć jeszcze oczywiście o Skoku Kazimierza Kuca, i to jest bardzo ważne spotkanie, wspaniały film, grasz tam z Danielem Olbrychskim. No nie, i na początku jeszcze było wspaniałe spotkanie z Tadeuszem Konwickim, który niestety odszedł od nas. Wspaniały, był to genialny facet. Coś tak urokliwego, tak mądrego, dowcipnego. Do zakochania facet, naprawdę. To był film Matura i graliśmy właśnie z Dudkiem Damięckim. I tam poznałeś Gustawa Holubka? Była to przyjaźń trzech
chłopców. Ja grałem Polaka, Kazia Kominka, on grał Ślązaka w mundurze niemieckim, a Paweł Galia grał Rosjanina. Czyli przyjaźń trzech chłopaczków takich, już kończy się wojna, ja marzę o tym, żeby pójść do partyzantki, a mnie Cholubek uczy i każe mi zdawać maturę. I tam grałem łobuza, który Wisłę przepływał. Chcieli mnie utopić. I tam też poznałeś Gustawa Cholubka? To był ten czas? A, tam się poznaliście. Tam się poznaliście. Mhm. Dlaczego chcieli mnie utopić? Zdjęcia były koniec kwietnia, początek maja. Ciepło było, ale miałem przepływać Wisłę. Ja jestem chłopak z Nadwisły, umiem pływać. Parę razy się topiłem w tej Wiśle, bo spółap jestem. No więc akurat wybrali takie miejsce jakby po drugiej stronie, po drugim brzegu, gdzie był nurt. No co będę tłumaczył, że akurat tam jest najniebezpieczniej. Ale pies im mordę liną. Ustawili łodzie z linami, ratownicy, czego, przywiązali mi linę do pasa, bo ja mam przepływać tą Wisłę. Ja mówię, ludzie, ja jestem chłopak z Nadwisły, dajcie mi spokój z tą liną. Nie możemy ryzykować, nie możemy ryzykować. Konwicki przygotował taki jakby napój orzeźwiający. Była to herbata pół na pół ze spirytusem. I po każdym dublu dostawałem stakańczyk. A było tych dubli około 10, w związku z czym po 7 mówię, chwileczkę muszę wytrzeźwić. Więc, ale zaczęło się od dlaczego mnie chcieli utopić. Bo skoczyłem w ten nurt, lina mi się zawiązała za jedną rękę, za jedną nogę i zielono mi. Jak wyskoczyłem. No i tutaj zadziałał to ten padalec. Zrzuciłem dużym mięsem i już mi odwiązali to i przestali ubezpieczać i już normalnie pływałem. Ale tak to jest, że w filmie czasem trzeba w kwietniu wskoczyć do wody lub też w październiku, pamiętam, taki serial był Podziemny Front, związany z powstaniem, ale ja byłem czwartakiem, czyli po drugiej stronie, że ci Polacy z pierwszej armii, czwartacy, przepływają na drugą stronę, żeby wszyscy zginąć. Przecież poszli na rzeź. Stalin wiedział, że niech se idą. No chciałem coś tu powiedzieć, no ale nie. To znowu byłoby nieparlamentarne. I to był październik z kolei. Ja niestety ginę. Nie zdążyłem wsiąść do łodzi i umieram trafiony. I leżę i moje ciało tak się tapla w Wiśle. Taplałem się przez północy mniej więcej, w październiku. Zapalenie nerek, wszystkiego i tak dalej. Potem oglądam film. Nic nie widać. Można było kukłę położyć i tak samo. A nereczki już nie te. Powiedziałeś, moje aktorstwo filmowe ulepił Kazio Kuc, reżyser, który nieopierzonym artystom dolepia skrzydła. Podtrzymujesz te słowa? Jakby to powiedzieć, szanowni recenzenci już mnie zauważyli w Beacie. Matura była zabroniona. Nie była w ogóle puszczana, dlatego że była to koprodukcja z NRF-em. A starsi wiedzą, co to było NRF. Złe Niemcy. Złe Niemcy. W związku z czym tam żeśmy stworzyli fajne postacie z Ludkiem. Bardzo fajny filmik, bardzo fajny filmik. Ale dlaczego ja się tak w tym Kucu zadłużyłem?
Miał wówczas 40 lat. Była tak zwana ptaszyna u jego boku, czyli dziewczyna fajna, chyba ze Śląska, zespołu Śląsk. Wiem, że mu... Tak, rozwiódł się szybko z nią. Szybko się z nią rozwiódł. Bodajże jedno dziecko jednak zostało z tego związku. Syn bodajże, najstarszy. Otóż on potrafił... Myśmy robili próby do scen filmowych. Taką atmosferę wytworzyć było tak miło. No, nie obyło się tam bez alkoholu. Był alkohol, ale były też piosenki Wschodzącej Gwiazdy Demarczyk. On nam opowiadał o Cybulskim, bo to jeszcze żył. Zginął, jadąc na próbę, między innymi ze mną, do Teatru Telewizji. O 5 rano, żeby zdążyć chyba na 10 na próbę i już nie zdążył. To była taka sztuka bułgarska, tajemnica starego domu. Nawet reżyserował Bułgar, ja grałem takiego młodego żołnierzyka. Tych żołnierzyków, harcerzyków nagrałem się tyle, że miałem potąd. No i zginął. I Kuc, no ta atmosfera była czarowna, morda niewyparzona, straszliwie klął, ja to jestem małe piwo. To mniej więcej męskie wydanie Kaliny Jędrusi. Ona jak kleła, to poezja dosłownie. Nie będę tu przytaczał. Pewnie. Bardzo proszę. Kalina Jędrusi. Kłaniam się nisko po same piździsko. No i co z tym Kucem? Dlaczego? Nie wiem, czy może on zaakceptował mój oryginalny sposób, już nie wiem, jaka jest kolejność. Wiem, że po nakręceniu Skoku tęskniłem za nim jak za jakąś kochanką. Wsłałem rozpaczliwe listy, bo obsadził mnie Aleksander Siwor-Rylski w Sąsiadach. I miałem tam jedną z głównych ról, harcerza, truchaczka. Latałem tam z takim ręcznym karabinem maszynowym i strzelałem do Niemców, bo to była krwawa niedziela w Bydgoszczy. Natomiast to nie było to. To nie był właśnie Kuc. Że jakby inny sposób patrzenia na rolę, inne ścieżki mi odkrył. Stąd nazywam go moim Pigmalionem. Zdziwiony był niedawno, że ja tak pięknie o nim mówię. Ja mówię, to mówię Kaziu, ja w każdym wywiadzie o tobie mówię. No. Potem mi się nieco skiepściłeś, jak się zadałeś z pewnym panem na P, którego nazywam cwaniaczkiem z Biłgoraja. Ten taki strasznie inteligentny, jak wszyscy mówią, Boże, jaki on inteligentny, ten palikot, Boże, to jest tak. Nie znoszę faceta, a jak wiecie, nie jestem, że tak powiem, odłamem pisowskim. Ale nie lubię ludzi, którzy zmieniają szyldy. To o nich nie rozmawiajmy. Wróćmy do kina i do twoich ról, bo ty mówisz o tym, że harcerzyków się nagrałeś. Grałeś w Nadwrażliwych Chłopców, grałeś Zagubionych Chłopców. Tym powiedziałeś. Byłem specjalistą. Przybłędy Boże, powiedziałeś. Miłości. Specjalistą. No właśnie, ale czy te role, które ci przyniosły ogromną popularność i za które też dostałeś bardzo prestiżową nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego, nagrodę od ekranu, wielka popularność, czy to cię wtedy drażniło, denerwowało, czy jednak to była po prostu fala wznosząca i to był wspaniały czas i już ci nie przeszkadzało, że grasz te role? Ja wiedziałem, że moją domeną jest film, dlatego że w teatrze nie mam szans. Nie mam szans, bo rzeczywiście jakbyście zobaczyli moje zdjęcia
Masz może te zdjęcia z teatru klasycznego? Mam, pokażemy je zaraz. No to jak mi zrobiła Ana Sierowska zdjęcie, jeszcze w takich szeleczkach, no wygląda to na 13 lat, a miałem 21, byłem już dorosłym aktorem. No miałem strasznie szczawiowate warunki. Potem, no te warunki gdzieś tam, miałem 33-34 lata, nagle osiwiałem, nagle zgrubłem i tak, i koniec. I koniec, dlatego że buzia młoda, a tu postura starszego pana. Ja miałem lat 40. Miałem lat 40. Jest i teatr klasyczny. To jest w teatrze widziadło się nazywa. To jest odłam teatru klasycznego i tu gram w sztuce Niziurskiego. Już nie pamiętam jak to się nazywało. Coś ze złe. Wakacje z intruzami. Tak. Wakacje z intruzami. Zatrzymajmy się na chwilę, bo już wchodzimy... Nienawidziłem grać w tym teatrze, bo mi strzelali, młodzież strzelała takimi z drutem i dostałem parę razy pod oko i chciałem się, wiesz, no Dudek co. Ale powiedz, zanim wejdziemy do teatru, bo ten czas końca lat 70. Ty właściwie nie mając 30 lat zagrałeś w ponad 20 filmach. To była jakaś nieprawdopodobnie oszałamiająca kariera i wielka popularność i nagrody. I wraz właściwie z końcem lat 70. coś pękło. Mówisz o tym, że właściwie zmienił się twój wygląd, że nie dostawałeś tych propozycji. Jeszcze pamiętam, 76 rok, awans Janusza Zaorskiego, główna rola. 76 rok... Taki film, którego się dzisiaj wstydzę w sumie. Nakręcił to były akowiec, Konrad Nałęcki. Nazywało się to Wszyscy i Nikt. I były to, ja grałem milicjanta, garbatego, kulawego. No fajnie nawet zagrałem. Ale było to, biliśmy się z tak zwanymi bandami. Więc do tej pory nie mogę sobie wybaczyć, że ja, dlaczego ja to zagrałem. Może dlatego, że on był byłym akowcem. Wiesz, ja nie zawsze dla chleba. No. To mam do siebie o to pretensje. No ale, no. A czy ten czas trwający co mniej więcej jakieś 2-3 lata tego dzwoniącego rzadziej telefonu, ten trudny, to był dla ciebie najtrudniejszy, najsmutniejszy czas w ogóle zawodowo w twojej karierze? Jeżeli jestem jednym z nielicznych aktorów polskich, a może jedynym, który mówi, że gdyby się urodził po raz drugi, nie zostałby nigdy aktorem, to chyba coś znaczy. Te 2,5 roku to się ciągnęło jak, nie wiem ile to trwało. Zobaczyłem, że nikt mnie nie potrzebuje. Myślę, Jezus Maria, przecież nadal jestem chyba zdolny, no ale nie można. Mówi, no Maniek, no obsadziłbym cię, no ale co, młoda gęba, postura starszego pana, no co ty masz zagrać? Nie wiem, może to były takie wówczas czasy, bo dzisiaj na pewno by się znalazła jakaś rola, nie wiem, bezdomnego czy coś. No, no, można by coś wykombinować. Ten zawód mnie gdzieś skierował na manowce. Ten zawód mnie skiepścił, powiedziałeś też. Skiepścił. Z alkoholem były kłopoty wówczas. To takie były błędne koło. Sięgałem po kieliszek, bo nie obsadzali, a nie obsadzali, bo piłem. I wygrzebać się z tego było niesłychanie trudno. Ale niektórzy mnie znają, że ja mam w sobie, potrafię mieć tyle siły, i oczywiście nie tylko sam, bo rodzina, bo żona, bo dyrektor teatru Janusz Warmiński wierzyli we mnie, że ja wylezę z tego zaklętego kręgu.
i wylazłem. Ale dlatego nie chciałbym uprawiać tego zawodu po raz drugi i nie chciałbym skazywać moich bliskich na ten zawód. Ale się troszkę nie wytłumaczy. Nie wytłumaczy się. Każdy myśli, że będzie inaczej. Nie będzie inaczej, dlatego że jest to zawód dla ludzi bardzo wrażliwych. A trzeba mieć odporność jak słoń. Więc to się wszystko kłóci. No więc, żeby to zniwelować, to się sięga po różne używki, po różne narkotyki, śmyki. Nigdy tego nie robiłem, ale z alkoholem byłem skażony. Do tego się mogę śmiało przyznać. I dla człowieka myślącego to jest piekło, że musisz pić, a nie chcesz. Jak Państwo widzą, dużo przykładów jest takich, kiedy mówię to z takim łagodnym uśmiechem, uosobienie ciepła dowcipu Robin Williams nagle się wiesza. Jakiś Seymour Hoffman się zaćpał, a to Amy Winehouse zapiła się. No coś to znaczy, że ci ludzie, którzy naprawdę włażą w ten zawód z rękami i nogami, że to nie jest takie proste i takie łatwe i takie że tam Cannes, nie wiem, Locarno, Londyn, Amsterdam, proszę bardzo, czerwony dywan. Nie, gdzieś pod spodem jest jakaś chyba mizeria. Chyba jakieś udawactwo. Że człowiek sobie zdaje sprawę, Jezus Maria, poważny człowiek, żona, dzieci, wnuki, a ja tu płaczę na scenie? W jakiejś wymyślam sobie, wczuwam się tak, że w imię czego? A żeby wam dać namiastkę, bo to nie jest prawda, co my gramy, to jest tylko iluzja prawdy. Ale żeby stworzyć tę iluzję, to trzeba się, że tak powiem, mocno ponamyślać i popróbować. Dlaczego mówię mizeria? Dlatego, że po nas nie zostaje żaden ślad. Kto to wie, kto to Eleonora Duse, jakiś Garrick? Kto wie, co oni robili? Wielcy, wielcy artyści. A kto pamięta Tadeusza Łomickiego czy Jana Świderskiego? Ale zapytajmy młodych. W szkole teatralnej, to mi powiedział mi Andrzej Strzelecki, rektor. Podchodzi do mnie student i mówi, panie rektorze, ponieważ pan zajmuje się również piosenką, czy mógłby pan mi poradzić, co mógłbym, jaki tekst wziąć taki, żebym się sprawdził, bo ja nieźle śpiewam. No, wie pan, no to może Kofty, pan coś zaśpiewał, Osieckie, Młynarskiego. Jak? Młynarskiego. A kto to jest? Człowiek, który nie istnieje w danej chwili w telewizji, nie istnieje w ogóle. Więc trzeba zaistnieć w telewizji, żeby w ogóle istnieć, prawda? Szczególnie w programach rozrywkowych, takich, co to. Kurwa! Mamuśka! Niektórzy potrafią się dostosować do tego monologu pierdzącej cioci, na przykład. Mój przyjaciel mówi, ja jakoś się nie potrafię dostosować do tego i uważam, że to, co się dzieje teraz w kulturze i sztuce, to ja za żarty antykomunista zaczynam tęsknić za tymi czasami, kiedy było Studio 2,
kiedy był kabaret starszych panów, kiedy był teatr telewizji, a nie powtórki tylko tego teatru. Bo ja rozumiem, że telewizja komercyjna tak to musi robić, ale dlaczego powszechna też, że się to weksluje do TVP Kultura. Piękny program, oczywiście, ale ogląda to powiedzmy 70 tysięcy góra. Natomiast teatry telewizji w pierwszym programie czy drugim oglądało 1 000 000 z kawałkiem, 1 200 000, 800 000. No jest pewna różnica. I oni nas okłamują, że nic, że absolutnie, absolutnie nie ma żadnej zagrożenia, że teatr telewizji będzie nadal istniał. Tak, robiliśmy 100 przedstawień rocznie. Teraz jak robimy 2, 3, to wszystko, a reszta powtórki. Do teatru telewizji dojdziemy, bo w teatrze telewizji, ho, 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 ile zagrałeś ról. Zaraz powiem Państwu, bo dokładnie policzyłem. A wiesz w ogóle, ile zagrałeś ról? Nie wiem. A ja wiem. A to zaraz. Tymczasem w 64 roku debiutujesz w teatrze klasycznym. Dlaczego tam poszedł student, młody absolwent szkoły teatralnej? Dlaczego do teatru klasycznego? Boże kochany. Znowu będę musiał skarżyć, no. Bo nie było dla mnie miejsca w Warszawie. Nie możesz, można tak zrozumieć, no. Mhm. Byłem jednym z lepszych studentów, no jakby to nie było. Ale jakoś koledzy się zaangażowali do teatru współczesnego, do polskiego, do narodowego. A opania, no Zielona Góra, Poznań. No dobrze, wszystko w porządku, no ale jakby dalej od żłobu. Ja już byłem cwany, mi się se cholera nie zostanę w tym teatrze. W tej Warszawie zostanę. I Andrzej Zaorski, mój przyjaciel, mówi: słuchaj, Misiek, wiesz co, ja gram gościnnie w teatrze klasycznym w sztuce Marlowa Edward II i gram tam Edwarda III, następcę tronu. Zrobiłbyś za mnie zastępstwo, co? Ja mówię: oczywiście. No i zaprowadził mnie do dyrektora Kaliszewskiego, przyjął mnie, zagrałem i zostałem w Warszawie. I nie powiem, że teatr klasyczny był znowu taki ostatni. No oczywiście nie jest to renoma powszechnego, współczesnego, Ateneum. Nie. Ale ten Edward II w reżyserii Stasia Bugajskiego był naprawdę dobrym przedstawieniem. I zagrałem dramatyczną rolę. A to było moje marzenie. Grać dramatyczne role, nie komediowe. Mnie ciągle kierują w stronę komedii. Ja umiem to robić, ale ja jestem w duszy Hamletem, Ryszardem III i nikt mi nie chce tego nigdy dać. Amerykanin mnie obsadził w Królu Lirze. To musiał facet przyjechać z Hollywood, akurat z nie lubił. Taki scenarzysta i reżyser, między innymi napisał scenariusz do filmów Williama Defoe. Fajny facet, John Stepling. I dzwoni nam na jakiś facet łamaną polszczyzną i mówi: czy zagra pan Króla Lira? Ja mówię: jak to panu powiedział? Pół szkoły filmowej mówi, że to pan powinien zrobić. Ja mówię: to bardzo mi miło, ale jak to jest? Wie pan, tam będzie dwóch królów lirów. Będzie Amerykanin, Mike Collins czy Mike Nichols, kurczę. Świetny aktor, duży taki. I pan, ja mam tłumaczyć? To niech pan selektora wynajmie. Nie. Pan będzie grał inne sceny, on będzie grał inne sceny. Będziecie niejako komentowali po swoje postawy. Ja mówię: to ciekawe. A kto jeszcze będzie grał? Błazna będzie grał Anglik. Córki to dwie będą Goner i dwie Norweszki.
bo on wykładał i w szkole łódzkiej, i w Norwegii, ten Amerykanin. I jedna Polka. Polka była niestety najsłabsza. No, oczywiście napisy, bo oni grali w swoich językach. Ja po polsku, to ja. No i jak ja w Gazecie Wyborczej dostałem świetną recenzję, a nie oszczędzała mnie Gazeta Wyborcza, nie wymawiając pan Roman Pawłowski na przykład. Pamiętasz, jak chciałem, to tam w godzinie szczerości mu obiecałem. Tak. No i w tejże gazecie dostałem nagle wspaniałą recenzję. No może dlatego, że Amerykanie reżyserował. No nie wiem. No w każdym razie Amerykanin mnie obsadził w Król Lirze, żeby po 2 latach zaprosić mnie do Los Angeles. I wyobraźcie sobie państwo, odmówiłem. Myślę, co ja będę na stare lata robił karierę. Mnie tu dobrze. A teatr klasyczny przekształcił się w Teatr Studio. No, był bardzo specyficzną sceną teatralną, bardzo plastyczną, z racji oczywiście szefa tej sceny, czyli Szajny. Ty nie dogadywałeś się, to nie był twój teatr, nie czułeś się w tym teatrze dobrze. Tak przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Czułeś, że to nie jest twoje miejsce, że chcesz stamtąd jednak iść gdzieś indziej, bo... No z tych moich, że tak powiem, przedmów wynika z tego, że ja tęskniłem za krwistym, dramatycznym teatrem, a jak się zobaczyło Ryszarda... A nie za tym. Ryszarda III. Teatrem. Wiesz, jaki silny byłem? Aha. Nosiłem te kobite z tym olbrzymim krzesłem. A dyrektor Szajna zakochał się we mnie. Zobaczył, że wśród tych jego warstw scenograficznych ja się potrafię przebić aktorsko. I natychmiast mnie obsadził w następnej sztuce. Była to Gulgutiera się nazywała. Napisał ją jakby kompilując różne teksty. Mianowicie w jednej roli miałem zagrać właśnie Lira, Otella, Macbeta, Hamleta i coś tam jeszcze. Ze 7 ról był. Szekspirowskich. To wszystko połączone jego własnymi przemyśleniami i pani Chenerle, taka krytyk. Ja to przeczytałem i wydało mi się to, jakby to powiedzieć, literackim, nikogo nie urażając, gulgotaniem. Gulgutiera. Dochodzi do sytuacji jakby już takich prób bardzo zaawansowanych i pan dyrektor Szajna mówi: panie Mańku, będzie pan wisiał za nogi na wysokości tam o i wygłaszał monolog Macbeta. Ja mam lęk wysokości, no ale myślę sobie, pan każe, sługa musi. No. No i mnie zawsze lubią techniczni tak zwani, bo ja jestem taki brat łata, nie wynoszę się, nie jestem techniczny, ja jestem przecież Bóg Wiktor. No i podchodzi do mnie kierownik techniczny, mówi: Maniuś, nie rób tego. Ja mówię: a co, Andrzejku? Słuchaj, no to są stare sowieckie urządzenia. Sztankiety. 100 razy mi ten hamulec zaskoczy, a 101 wbijesz się głową w podłogę. Ja mówię: no nie gadam. No tak. Dlaczego on cię na tym dźwigu, na tym tego, nie może cię na tym podnosić? Bo tutaj może ci pęknie ci kręgosłup. Kręciłem jakiś film telewizyjny i grał Marek Nowakowski, nie pisarz, aktor. I służył w cyrku. I mówi: jak długo masz tam wisieć? Ja mówię: no ze 7 minut. Czyś ty zwariował? Przecież to jest znana kontuzja tych trapezowców. Odklejenie siatkówki grozi.
Ja mówię, Boże. Panie Mańku, będzie pan wisiał tam za nogi. Ja mówię, panie dyrektorze, pan wybaczy, ale ja nie będę wykonywał tej sytuacji. Zresztą pan odmawia roli? Ja mówię, ja nie odmawiam roli, tylko odmawiam tej konkretnej sytuacji, bo osoba kompetentna powiedziała mi, że jest to ewidentnie niebezpieczne. Zespół techniczny na plan! Ja mówię, to ja może wyjdę. Poszedłem do garderoby. Słyszę, że no, tu niestety muszą padać wyrażonka. Co wy mi tu kurwa, aktora budujecie, gdzie ja żyję, co jakie sowieckie urządzenia tego, nie. Pół godziny takiego. Pan o pania na plan. Wchodzę, wisi trzech technicznych tam. I mówię, panie Mańku, no przecież widzi pan, trzech wisi, to pan jeden nie powisi. I ja mówię, panie dyrektorze, ja już mówiłem, że nie będę wykonywał tej sytuacji. Znaczy pan odmawia roli? Ja mówię, nie odmawiam roli, tylko tej sytuacji. Jednej. Dobra, ściągnijcie jej. Sam się podwieszę. Jedzie dyrektor Szajna tam. Wisi. No, widzi pan, panie Mańku? Ja wiszę, to pan nie powisi. Ściągnęli go. Ja mówię, panie dyrektorze, ja już po raz powiedziałem, nie będę wykonywał tej sytuacji. Znaczy pan odmawia roli? Ja mówię, nie odmawiam roli, tylko tej konkretnej sytuacji. I on palił Carmeny, tak chodzi, taki zdenerwowany. Panie, miliony ludzi na świecie giną. I już się budzi we mnie bull terrier. Ja mówię, panie dyrektorze, umówmy się. Ja się nie zapisałem do cyrku, tylko do teatru. Pan mówi, to pan odmawia roli? Ja mówię, odmawiam. I wyszedłem. Odbywa się premiera z żoną. Ubrałem się w garnitur z żoną. Proszę, siadamy. Gulgotanie. Najważniejszej rzeczy zapomniałem. Otóż mój kolega, nie będę wymieniał tu nazwiska, ówczesny przewodniczący Rady Zakładowej, podchodzi do mnie, mówi, Maniek, nie obraź się, ja zagram za ciebie tę rolę. Twoja broszka, łami strajk, bo co innego zagrać za chorego kolegę, czy nie daj Boże zmarłego kolegę. Są sytuacje, że się gra za kogoś. Ale jeżeli ja odmawiam ze względu na ewidentne niebezpieczeństwo, to nie wolno robić tego. No, łami strajk. Źle sobie o nim pomyślałem. No ale odbywa się premiera. Odbywa się rzeczywiście gulgotanie. Gulgotanie. Nie wyszła tego, bo niektóre zjawiskowe robi przedstawienie, jak Dante. Jak właśnie ten wit... Nie, to nie. To już nie. To jest Hemar. Jak Witkacy, jak wiele sztuk, replika. Naprawdę był to fantastyczny facet. Szajna. I mimo pozoru bardzo się lubiliśmy. Bardzo się lubiliśmy. Do jego końca. I odbyła się to przedstawienie. I tu jest klub. To jest coś a propos krytyków teatralnych. Rozumiem. Bo jak wiadomo, każdy artysta ma kłopoty z krytykami. To już od zarania, że tak powiem. Czasem na pieńku mają. Akurat nie Mike, no nie ze wszystkimi. No. I ukazują się recenzje. August Grodzicki, wielka postać krytyki teatralnej w życiu Warszawy, pisze tak, że wreszcie Teatr Polski, z małej litery, nie Teatr Polski na Karasia, tylko Teatr Polski, udowodni, że eksperymenty Peter Brooka nie są żadnym ewenementem. Na przykład Marian Opania, wisząc za nogi, nie grałem w tej sztuce, wyciąłem. Wygłasza monolog Macbetha. Następna recenzja w Stolicy. Wojciech Natanson. Okropna.
że nie wiadomo o co chodzi, gulgotanie. Jedynie Leszek Herdegen i Marian Opania wybronili się. Jak Boga kocham, nic nie kłamie, mam do dzisiaj te recenzje. Wyciąłem sobie. I tak jak Państwu powiedziałem, że nie wolno mnie zaczepić, bo albo fizycznie, że tak powiem, daję odpór, albo psychicznie. I to trafia nie w dziesiątkę, a w dwunastkę. Charakteryzujemy się do innej sztuki z kolegą przewodniczącym Rady Zakładowej, do chyba Inclana, sztuka Hiszpana, takiego króli błazny. Ja grałem króla, on grał błazna. Ja się tak marzę do tego króla, bo taka mocna charakteryzacja w takie jakieś esy, floresy, coś tam. I tak se mruczę do siebie. On siedzi obok. No tak, jak się ma nazwisko, to się człowiek nie narobi. A i tak dobrze napiczą. Ale to jest wspaniałe, że grałeś świetne role nawet w spektaklach, w których nie grałeś. No. Ja uważam, że to jest jednak znaczące osiągnięcie. Powiedziałeś już o tym, mówiłeś to wielokrotnie w różnych rozmowach. Czuję się aktorem dramatycznym. Nie stronię wprawdzie od komedii. Trochę się nauczyłem rozśmieszać widzów, ale kłóci się to z moim prawdziwym wnętrzem. A mimo to, uciekając od wiszenia na sztankiecie u Szajny, po dekadzie spędzonej tam, najpierw w Teatrze Klasycznym, potem w studio, trzy sezony spędziłeś najpierw w Teatrze Kwadrat i dwa w Teatrze Komedia. Dwa w Kwadracie, dwa w Komedii. Dwa w Komedii. Dlaczego? Ty, aktor dramatyczny, uciekając od komedii. Jak się znalazłeś tam, w tych teatrach? Z jakiego powodu? Szajna mnie w następnej głównej roli w Śnie Dostojewskiego, więc nie pamiętam. O tyle mi pamiętał, że jak miałem wejść w replikę i pojechać do Stanów Zjednoczonych, to powiedział w sekretariacie, jak on uważa, że jest, że nie jest w cyrku, tylko w teatrze, no mylę się, to nie jedzie do Stanów. No to nie pojechałem do tych Stanów. Nie pierwszy raz i nie ostatni. No i natomiast tak sobie pomyślałem, że chcę do jakiegoś, bo mi Dudek kiedyś na planie telewizyjnym zaproponował, a nie przyszedłbyś do nas. No wówczas był Gajos, Kobuszewski, Press. Kto jeszcze tam był? Gabrysia Kownacka. No naprawdę Andrzej Zaorski. Paka silna. No i poszedłem i tam, nie powiem, miłość podpadła. Pamiętam, że takiego grałem, sprytnego sługę. Komedia dell'arte. Potem poszedłem do Olgi Lipińskiej. Również komediowy repertuar, ale nie tylko. Rzeczy muzyczne, jak Ja się nie boję, braci Rojek, takie przedstawienie oparte na Zielonej Gęsi. Grałem króla czwartego Grochowiaka w jej reżyserii. Więc nie było tak źle, ale kiedy dostałem wiadomość, że chce mnie zaangażować, że mnie prosi na rozmowę Janusz Warmiński, poleciałem jak na skrzydłach, bo to Ateneum było od lat wymarzonym moim teatrem. Bo to był bardzo dobry rok, ten 81 rok okropny w naszej historii najnowszej. Ja powtarzam, że dla mnie wspaniały, ale to nie będę się powtarzał, to może poprosimy o ten krótki materiał z Teatru Ateneum. Dobra. Przyszedłeś tu do pracy w 81 roku, w którym się urodziłem. Czyli bardzo szybko mogę to, już nie muszę nawet liczyć, 34 lata temu. 34 lata temu. Dyrektor Warmiński zobaczył mnie w tej roli i mówi: o, to będzie pan tu grał. Dopiero uwierzył mnie tam. Film, Człowiek żelaza, coś, no nieważne. Zobaczył w swoim teatrze, że ma aktora, na którego można postawić. No i od tej pory zacząłem grywać duże, że nie powiem olbrzymie role, ale jednocześnie też grając epizody lub role drugoplanowe. Bo tak to jest w tym teatrze, że raz śmiałem odmówić. Raz. To znaczy, to były bracia
chyba pana Załuskiego, taka sztuka, gdzie miałem grać taką rolę takiego ubeka do zagrania. Kazio Kuc reżyserował. I to mi się nie za bardzo podobało. Sztuka zresztą nie zyskała dużego rozgłosu, nie wiem dlaczego, bo główną rolę grał znakomity Jurek Kamas, Ewa Wiśniewska, a ja i Jurek Kryszak mieliśmy taką parę ubeków grać. I żeśmy poszli i żeśmy tych, no, że chętnie byśmy nie zagrali, że tego... On się uśmiechał. Myśmy nazywali go Chińczyk, dlatego że nigdy nie wiadomo było, co tam w jego umyśle drzemie. Uśmiechał się, tak. Nazajutrz leżały dwa wymówienia, dla mnie i dla Jurka Kryszaka. Jeżeli nie zagramy, to tylko trzeba podpisać i do widzenia. A czy ty myślisz o tym, że trzeba będzie gasić tę lampkę przy tym lustrze w garderobie i wyjść na przykład z tego teatru w końcu kiedyś, czy nie? Albo że już może, a pod całe życie w tym teatrze może trzeba zająć się rzeźbieniem, odpoczynkiem, spacerami. Ja tak się zastanawiałem, zawsze patrząc na mężczyzn, obojętne w jakim zawodzie, którzy musieli przejść na emeryturę, jakie to było bolesne dla nich, jak strasznie to przeżywali. A w tym zawodzie jest to szczególnie bolesne. Miałem dwójkę, ja czyli ty zaczynasz. Ja zaczynam i rzucam. I co, i zliczamy, tak? Wszystko? 10 to się liczy, jedynka to jest 10. To jest, się tyle, zakończyliśmy próbę, dziękuję Państwu bardzo. To jest 30, czyli razem 40. Rzucam dalej. To jest 50. To jest nic. Rzucasz dalej. 50, tak. Dobra. Nic nie rozumiem z tego liczenia, no, ale to poczekaj. Teraz ci powiem. No i co? I to 15. Jest 10. 15. 10, aha. 15. Rzucasz dalej. A dlaczego? Dlatego, że tam nic nie było. Aha, dobra. O. Fantastycznie. O, widzisz. 70, o. 60 i 10, 70, 85 i rzucasz dalej wszystkimi kośćmi. A dlaczego dalej? Dlatego, że musi mieć 120, aha, co najmniej. 80 i 40 jest 120. Mhm. To jest najniższy zapis, jaki może być. Ale ponieważ ci wyszedł, natychmiast zapisujesz. Ja muszę dojść do 120, żeby zacząć grę. Mhm. A ty sobie idziesz już spokojnie. Od razu mi się ta gra spodobała. No, ja wiedziałem, że możemy grać w te kości. Chciałem Państwu powiedzieć, że wygrałem 20 zł, których nie dostałem od Mariana Opani. I chciałbym, żeby to było nagrane. To nam... To jest niemożliwe. To był słynny zielony stolik, tak, w Teatrze Ateneum, przy którym graliście w kości. W jakim składzie? Pierwsza liga to był Gustaw Holubek, Maniek Kociniak i ja. Potem doszedł Wiktor Zborowski i to pierwsza liga. Druga liga to był Tomasz Dedek, Gosztyła, czasem w dobrym humorze Jurek Kamas, Marek Lewandowski. Ale to druga liga. Umówmy się. No trzecia liga to już wiadomo. To nie, pomijmy milczeniem te nazwiska. Dochodzący. Nawet kobiety. Ewka Wiśniewska dobrze grała. Dlaczego? Bo urwało nam to. Ja śmiejąc się powiedziałem, że to jest bardzo ważny rok, 81, bo w tym roku przyszedłeś do Teatru Ateneum do pracy i ja bardzo szybko potrafię policzyć, jak długo jesteś aktorem w Teatrze Ateneum, dlatego że ja się urodziłem w 81 roku. Także piękny, młody czas. 34 lata zaraz stukną w Teatrze Ateneum, w twój wymarzony Teatr Ateneum, teatr, który cię pytano na egzaminie, w końcu do niego trafiasz. Największa radość w życiu, teatralna, spełnienie, że jesteś tam, u legendarnego dyrektora, w tym wymarzonym teatrze. Rok 81 łączył się z kilkoma cudami, które przeżyłem. Mianowicie, po kłosie roku 80, czyli wybuch
Solidarności. Ja, który dość dogłębnie znam historię Polski, zdaję sobie sprawę, że pierwszy raz w historii Polski cały naród się zjednoczył, żeby dać czerwonym odpór. To był cud. Nie wiem, czy ten cud drugi raz się zdarzy. Drugi cud. To twój wielki papież, comeback filmowy. 78. Człowiek z żelaza. 79. Ja mówię o roku 81. To też był cud, no, ale solidarność jest pokłosiem z kolei naszego Ojca Świętego. Dalej jest taki smętny taki wieczór, taki dość zapyziały. Ja nie wiem, czy ja coś sobie tam piszę, czy coś. Pukanie wpada do mnie taki spocony facet. Czy zagra pan w filmie Andrzeja Wajdy, Człowiek z żelaza? Ja mówię, pytanie raczej retoryczne. A ja jestem po tym okresie, że nikt mnie już... Nie no, gram tam coś w teatrze, gram tego. Tak, tak, ale to nie jest te role, te nagrody, to wszystko. Natychmiast się zapomina o aktorze, jeżeli przestaje grywać, że tak powiem. To się zapomina. No, wie pan, ma pan zagrać taką świetlaną rolę redaktora Jabłonki. On jest z telewizji gdańskiej i nakręcił wypadki grudniowe. Po nakręceniu tych wypadków grudniowych w 70 roku UB mu zarekwirowało taśmy, wyrzucili go z telewizji i teraz, kiedy wybuchła Solidarność, on wraca do telewizji i przyjeżdża do niego delegacja z Warszawy, w której jest Agnieszka, czyli Krystyna Janda i redaktor Winkiel. Ja mówię, dobrze. No i zostawił mi scenariusz. Czytam ten scenariusz. Matko Boska, ten Winkiel, jaki to dla mnie, Boże, jak ja bym to zagrał. No dobra, niech będzie ten Jabłonka. Czytam tak, mam zapalenie krtani, to muszę dodać do tego, że bo właśnie u Olgi Lipińskiej popryskali dekoracje jakimś środkiem przeciwpożarowym i to właziło nam w płuca i mam zapalenie krtani, nie mogę mówić i mówię takim głosem. No więc muszę w tym dialogu coś tam dodać, że sierpienia, tu pech i tak dalej. A kręcimy to w kwietniu. Sierpień. Wie tak, znaczy oni, znaczy ja pokazuję im te materiały z 70 roku, te czołgi jak strzelają, ten pochód z tym zabitym na drzwiach i tego i myślę, jak on się zachowuje. Taki luzak, spocony. Wówczas zrzucałem palenie papierosów i się dobra, to będę miał Carmena w gębie tylko, nie zapalonego takiego. Carmena. Jak się witam z Krysią, to jestem dżentelmen i całuję w rękę. Ale mam w ustach papierosa. To ten papieros niech mi się złamie na jej ręce. To nadłamiemy papieros. Dobrze. Teraz tak. Może jakaś bułeczka by się przydała. Taka, żeby być bardziej naturalny. Nie, to za łatwe. No dobra, ja myślę, że odbywają się zdjęcia. No, ja tam całuję. Wajda mówi, to panu tak wyszło niechcący, niech pan to powtórzy, niech pan to powtórzy. Ja mówię, nie, to ten papieros był nadłamany. Za dwa dni dostaję telefon do Teatru Komedia, dzwoni Basia Pec-Ślesicka. Mówi, Maniuś, mam dla ciebie miłą niespodziankę. Ja mówię, co podobałem się panu Andrzejowi? Piał z zachwytu. To rozbuduje mi rolę? Nie, grasz główną rolę. Ja mówię, za Radziwiłowicza? Nie tytułową, ale główną.
Winkiela za Zapasiewicza. I on mówi, ja za Zapasiewicza? Jakim cudem? Wiesz, on Zbyszek mówił, że taki, dajcie mi jakiegoś takiego Rakowskiego zagrać, to tak, ale tutaj jakiegoś mam zabieganego szczurka grać. Nie, nie, dajcie mi Czechowa, to zagram. Ale... Nie lubię nic wymyślać, a ja lubię. No i potem wyszło, Wajda mnie przywitał. No to ja przez ten telefon, skończyłem telefon, wsiadłem w rozdezelowanego malucha. Byłem w 11 minut z Teatru Komedia, czyli z Żoliborza na Chełmską. Mniej więcej 12 kilometrów. Czyli był to, ja w ogóle jeżdżę dość dynamicznie samochodem, ale wtedy był to najszybszy samochód świata. Prawym pasem. Wpadam, Wajda mnie i tam, panie Majko, no tak, wie pan, mi się wydaje, że pan to zagrał, bo ja chciałbym, żeby to była taka rola tragikomiczna. No i tak zagrałem, przez złamany papieros zagrałem w Człowieku żelaza. To był następny cud, bo to jest tak jakby niebo runęło nagle na mnie, że chcą mnie, w związku z czym odbiłem się ze wszystkiego. No i jakby do dzisiaj te 5 minut. To było drugie filmowe życie? Ten 81? To było absolutnie drugie filmowe życie. No, różne festiwale, czerwone dywany. Cannes. Tak. Już nie ma chyba czasu na opowieści o Cannes. Nie ma czasu na opowieści o Cannes. Wróćmy do Ateneum. Dopiero sobie teraz zdałem sprawę, jak to zabrzmiało, proszę Państwa. Wróćmy do Ateneum. Główne role i grało się role epizodyczne. Mm-hmm. Tam każdą rolę musiał grać znakomity aktor. I jak odmawiał, pać łabo. Natomiast jeżeli dyrektor widział, że ten człowiek ma jakiś problem zdrowotny, rodzinny, to był jak ojciec. Był to wspaniały dyrektor. Następny był Gucio Holubek, również wspaniały, jakby w innym wymiarze. W wymiarze artysty, wielkiego aktora i kumpla. Tam w Teatrze Ateneum też objawiłeś się światu, właściwie chyba dzięki Wojciechowi Młynarskiemu, jako człowiek wspaniale śpiewający. To są narodziny śpiewającego o pani, połowa lat 80. Ateneum. Tak, ja teraz miałem lat 39, więc zacząłem późno, że tak powiem, karierę śpiewaczą, mimo że w szkole teatralnej profesor Bardini, ja to wtedy odebrałem jako ironiczne powiedzenie. Mówi, że panie Marianie, pan powinien iść do opery. Myślę, że cholera. A ja wiesz, robiłem tą taką parodię takiego śpiewaka przedwojennego, że tenorem i basem śpiewałem. I on po tym mi to powiedział. Zresztą profesor Sempoliński miał utworzyć teatr muzyczny, gdzie chciał mnie zaangażować. Ale ja się czułem aktorem dramatycznym. Gdzie mi tam do śpiewania tego? No, oczywiście śpiewałem i w szkole teatralnej. Tak. Po latach wszystkie koleżanki, te najładniejsze dziewczyny powiedziały, że chodziły na moje te, ja ten nieśmiały, wiesz, i się maślanymi oczami patrzyły, jak ja śpiewam te pola zielone. Ja mówię, i to powiedziałem mi po 30 latach, mówię, czegoś wtedy nie powiedziałem. A bo to tylko ta Hania i Hania. No. Ja to muszę powiedzieć. No. Pola zielone mi się śpiewał, stojąc na kurtynie. I tak się opierał rękami o te kurtyny i tak przeżywał. No bo że tu w mieście tym zielonym brak mi pół. I Irka Kiziuk, Irena Karel, zawsze jak on zaczynał, musi być, żona zniesie. Tak trzymał tę kurtynę dłońmi,
I Karel podchodziła od tyłu za kurtyny i cycek mu podstawiała tam gdzie jego dłoń stała. I on tak przeżywał. To była tajemnica Pól Zielonych. Bo to był cały chórek z tyłu, chórek, między innymi Janek Englert, fałszował jak bury pies. Chórek taki, bo ja tam pola zielone i tego, i byłem rozpięty, że tu w mieście tym zielonych brak mi pól, czuję się w nim jak ptak, schwytany w mocną sieć, ruch gwar i dym dokucza mi jak ból i ciebie już tu nie ma, a chciałbym ciebie, o pola zielone i tak dalej. I śpiewałem to do mojej Hani. No. Bo to była prawda, ja w tym mieście się źle czułem. Ja tam byłem wychowany rzeczywiście wśród łąk, lasów, te cholerne azoty. Co prawda mi dały teraz 60 tysięcy na moje przedstawienie w Teatrze Buffo, Koen i Nochawica. Zapraszam Państwa serdecznie. Muzyczne przedstawienie, olbrzymie, multimedialne, orkiestry, chóry, sześcioro wykonawców i tak dalej. No i te azoty, na które ta pluje, tak, dały mi właśnie pieniądze, zasponsorowały to przedstawienie. Ale wówczas nienawidziłem, bombę bym podłożył pod te azoty. Tak zniszczyć, tyle wyciąć lasów, borów, dzika zwierzyna, Wisła czysta. Jak z żoną żeśmy jeździli na biwaki, piliśmy wodę z Wisły. Tylko gotowało się oczywiście, gotowało. Ale zupka była niezła już taka, prawda? Gęsta. W każdym razie to były rzeczywiście przepiękne. Ja przyjechałem do tej Warszawy, no ale umówmy się. Teraz oglądałem film dokumentalny o powstaniu. Jakaż ta piękna Warszawa była. A jakaż ona jest brzydka teraz. No, ja wiem, że prawdziwi warszawiacy kochają Warszawę i taką, ale ja kocham swoje Puławy i koniec. A którą ze swoich ról w Teatrze Ateneum ty szczególnie kochasz? Bez względu na to, czy to była rola pierwszoplanowa, czy drugoplanowa? Jedną z tych ról, które naprawdę mi się udały, to była prawda, Andrzejku? To był Kubuś Fatalista. Prawda. Kubuś Fatalista, Diderota. To była Ciemność Południa Artura Kestlera. To było wiele produkcji, które właśnie reżyserował Andrzej Pawłowski, Gombrowicza, Transatlantyk, Opętani. To było również Gombrowicza, Król w Iwonie Księżniczce, Burgunda. No tak ja powiem szczerze. Ja czasem się modliłem, żeby mnie nie obsadzili. No tak to było. Bo z czegoś trzeba żyć. I tam, gdzie indziej, zarabiałem więcej niż w teatrze. Bo w teatrze to jest, że tak powiem, dla honoru w domu się jest. Bo zarobki są średniawe. Nie wiem, jak teraz w innych teatrach, w Teatrze Ateneum, Sławuńka nadal średniawe, prawda? I oczywiście, jeżeli się gra często w teatrze, cały czas, no to nie można nic innego zrobić. Nie można nakręcić filmu, nie można zrobić żadnej telewizji, nie mówiąc o, że tak powiem, dość intratnych koncertach estradowych, które są no, podstawą jakby mojej egzystencji, bo przez ten chudy okres, kiedy nie było jakby innych zajętości, ja nie zasypywałem gruszek w popiele, tylko przygotowywałem sobie swój recital. Na początku oczywiście popełniałem błędy, bo jeździłem do klubów robotniczych, serwując im
Fortepian Chopina Norwida. No, co najwyżej kwiaty polskie. A co, jakaś tam proza amerykańska i było to zbyt ambitne. No to potem to zelżyłem, dodałem jakieś monologi, jakieś właśnie piosenki. Na początku z gitarą, potem moje przyjaciółki, które zajmują się muzyką, mi akompaniowały i tak zacząłem takie właśnie swoje recitale robić. Potem to obrastało i teraz mogę bawić publiczność 2 godziny, 2,5, ile chcą. Nie tym razem. Nie tym razem, ale zobaczymy teraz fragment, niespodzianka, fragment z teatru telewizji, bo to jest też teatr, który ty szczególnie ukochałeś i teatr, który cię szczególnie ukochał, czyli Teatr Polskiego Radia. Zagrałeś, ja to policzyłem skrupulatnie, w prawie 150 teatrach Polskiego Radia i zagrałeś 70 ról w Teatru Polskiego Radia? 1600. Jakie 1600? Dyrektor mi kukuła to powiedział. Kłamał. No nie kłamał. Ja to czasem rocznie oblecę te 100. Ale jak on liczy? Słucham? Jak on liczył? To musimy to sprawdzić w takim razie. Nie no, w radiu to masę. I że nie 160, masę. Że to 160 to natomiast nie. Natomiast w teatrach telewizji tak. Tyle. Tyle, to by się zgadzało. Tak. No dobrze, no to obejrzyjmy ten fragment. Ja to muszę policzyć jednak jeszcze raz. Jak miałem 40-lecie, to mi wyliczyli produkcji teatralnej 250. Nie tylko teatry telewizji. Mm-hmm. Thank you.
Lubię grać dobrą literaturę. Teatr, powiedziałem o tym, że bardzo cię ukochał. To dla ciebie zawsze była wielka przyjemność i frajda pracowanie w Teatrze Telewizji, w Teatrze Polskiego Radia, w tych niezliczonych rolach. Taka sama jak na ryskach teatralnych w Ateneum. Teatr Telewizji to jest i pewnego rodzaju za każdym razem czujesz nobilitację. Że cię zapraszają do Teatru Telewizji, gdzie obejrzycie, no czasem bywało, kilka milionów ludzi na raz. Bo w teatrze takim naszym, no to ogląda się dziennie powiedzmy 400 osób, 300 osób. Więc jak przeliczysz, to niewspółmiernie mniej. Więc ta publiczność jest olbrzymia, nawet niech będzie milion. Żeby film obejrzało milion ludzi, to musi się dobrze nachodzić, prawda? Po ekranach. A w Teatrze Telewizji aż tyle. I ten Teatr Telewizji miał wzięcie. Dlaczego to tak rozmieniono na drobne? Nie mogę tego pojąć. Jaki jest interes rządzący, żeby tak nie dbać o kulturę? Bo to są wszystko pozory, co wyprawiają te pseudo dotacje, te pseudo jakieś tego, buduje się to, jakieś fundusze europejskie, muzea tego, a teatr Ateneum ma pieniądze na monodramy i na dwuosobowe rzeczy i od czasu do czasu coś muzycznego, bo na czteroosobowe już nie za bardzo. Telewizja, dlaczego Teatr Telewizji? Ano bo przy niej nie zarobi się na reklama. Przy Big Brotherze się zarobi, a tu nie. Więc promuje się kulturę dla ludzi, jakby to nazwać. U nas taki trzeci stan się wytworzy. Ludzi z pieniędzmi, nie zawsze uczciwie zarobionymi. Inteligencja się pauperyzuje, inteligencja się nie rozradza, natomiast tamci bardzo się rozradzają. W związku z czym dla nich trzeba robić sztukę. I dlatego tęsknię za czasami komunizmu pod tym względem. Wyobraźcie sobie Państwo, kiedyś, ja to muszę kiedyś powiedzieć, nie wiem, bardzo wysoko postawionej osobie, bo często spotykam. X lat temu oglądałem w telewizji wywiad z ambasadorem rewolucyjnej Republiki Jawaharlali, no w każdym razie Kaddafi. Wówczas to było kilkadziesiąt lat temu. Kaddafi był młodym wilkiem, który obalił króla. Dziennikarz pyta, w jaki sposób zapoczątkowała się rewolucja libijska. I na to ten ambasador mówi tak, przede wszystkim zlikwidowaliśmy Ministerstwo Kultury. Jak Boga kocham, to słyszałem. Więc w ten sposób się zaczynają rewolucje, tylko ta rewolucja nie wiem do czego nas doprowadzi. Ja myślałem, że to tak jak tego, że inteligent jest w tym trzecim pokoleniu, że się dokształcą, że tego, że będzie dobra, już coraz lepiej. Nie! Nie! Ci rodzą takich samych i ci będą rodzić takich samych, jeżeli będzie taka kultura i sztuka. Jeżeli tak media będą proponowały to, co proponują. Więc kiedyś miałem w Newsweeku teraz wywiad, olbrzymi wywiad. Ja patrzę, a ten dziennikarz pyta mnie o te rzeczy, które ja tu tak między wierszami Państwu powiedziałem, że przeżyłem piekło pod względem A. I ja patrzę, że on wyłącznie o to pyta. Ja mówię, ale wie pan, że to przejdzie przez cenzurę, nie tylko moją, ale i domową.
Nie, ale panie Marianie, pan tak to wspaniale opowiada, tak? Nie, to będzie coś fascynującego. Ja mówię, ale ten wywiad się chyba nie ukaże. Napisał. Redakcja zachwycona. I mam być na okładce. Wyłącznie o tym. Nic o tym, że jestem jakimś tam niezłym aktorem, czy dość porządnym człowiekiem. Nic, tylko to. Jak, co, jak się udało. Ja mówię, wy się tabloidyzujecie. Nie ma tego wywiadu. Nie życzę sobie. To powiedziałem państwu w tajemnicy, że tak powiem. Więc takie przyszli czasy i to napawa mnie przerażeniem i myślę, że nie tylko mnie. Bo myślałem, że ja się po prostu, nie lubię tego słowa po prostu, że ja się starzeję. Ale młodzi też tak myślą. I chwała Bogu. Czy ty się czujesz się artystą czy rzemieślnikiem? Odmawiasz nieustannie mówienia o sobie artysta. Wiele rozmów z tobą przeczytałem. Mówisz cały czas o sobie, że jesteś rzemieślnikiem, że to jest twój zawód, który tak wykonujesz jest, może nie, na jubileusz 50-lecia. Ja łaskawy pan by powiedział, że jest artystą. Nie, ja artystą się... żeby być artystą. Jeżeli ja potrafię wymienić 10 ról, których się kompletnie nie wstydzę, 10, wśród tych kilkuset, to coś to znaczy, że tamte role udatnie, tak, to jest rzemiosło. Ja tak czasem mówię, że wiesz, to nie chce mi się tego grać, bo to jest taka farsa, farsidło. Ja to zrobię lewą ręką. Mm-hmm. Tak się wyrażam. Że będzie to miało powodzenie, ale to mi nie da żadnej satysfakcji. Natomiast to, o, Moskwa Pietusz, człowiek żelaza. Mówię o roli, nie tylko o filmie, bo artystycznie człowiek z marmuru jest lepszy niż człowiek żelaza. Ale ta moja rola, nie ma się czego wstydzić. Czy Palec Boży, czy kilka ról pasjans w teatrze telewizji. Szczęście Frania. Bardzo dawne temu. Jola Wołejko grała tą moją ukochaną. No to jak oglądałem, rzecz wyreżyserowana przez Agnieszkę Glińską. Ojcem wówczas w Szczęściu Frania był Aleksander Sewru. Tutaj Krzysztof Stroiński. Franiem Maciej Sztur, którego bardzo lubię. Ale nie wiem, no. Akurat w tej roli, może dlatego, że ja ją grałem. To. Aktorstwo. A tutaj usłyszałem. To, tak, w progu. W progu. To jest ta 11. 11. Otóż jest to monodram amerykański Glena Bergera. Nazywa się to dziwnie. W progu, czyli tajemnica zaniechanych spodni. Śmieszny tytuł. I pierwsza część jest niejako kuglarsko-cyrkowa, ale druga część jest taka, że no muszę to niestety, jest tu obecny Jacek bracia, który nie wiem dlaczego całuje mnie w rękę. Ale ja się przyzwyczaiłem, bo on to robi parę lat i myślałem, że żartuje. I go zaprosiłem na to. Kiedyś zagadałem się, po tym zaprosiłem go na ten monodram i przyszedł również Felix Falk do mnie do garderoby i mówi: Jezus Maria, jak ty się jeszcze rozwijasz. I ja mówię, no a co to jest coś złego? Jak ty byś zagrał śmierć komiwojażera? Mówię, to by reżyseruj. Ale ja to 4 lata robiłem. Poza tym mam 70 lat. Ja mówię, ja też.
mój ten. I się zagadałem. I nie, nie. Myślę, o cholera, Jacek czeka na mnie. I widzę, gdzieś tam za moim samochodem, ja mam wysoki samochód, to i taka postać. Podchodzi do... Ja tak podchodzę do niego, tak podchodzi do mnie. Mówi tak, ty magiku. I się rozpłakał. No to chyba większej recenzji nie ma. Bo środowiskowe recenzje są, jeżeli to jest szczere, a my jesteśmy tak zbudowani, że oczywiście są zawiści, zazdrości, tego, tak, tak, ale jak widzimy, że komuś się udało sięgnąć chmur, to go byśmy w dupę pocałowali. No tak to jest. I dlatego sięga się chmur rzadko. Na koniec chciałem cię zapytać o twój dom i o rodzinę. Od niego zaczęliśmy i na nim skończymy. Ty powiedziałeś sam, że aktorstwo to jest zawód dla ludzi samotnych, że ono jest bezwzględne. Absolutnie. A tobie udało się zbudować wspaniałą rodzinę i wspaniały dom. Byliśmy w nim wspólnie, odwiedziłem cię w tym domu, zaraz państwu to pokażemy. Masz cudowne małżeństwo, dzieci, z których jesteś dumny, wnuki, na nieszczęście twoje, co po niektórzy chcą kontynuować drogę zawodową, masz ci los. Więc jak to jest? To jest zawód dla ludzi samotnych, czy jednak niekoniecznie? Ten, kto dotknął tego zawodu, wie, że to powinien... Nie dziwię się Osterwie, że utworzył teatr Reduta, który rządził się prawami zakonu wręcz. Zakonu. Bo jest to zawód dla tego typu ludzi, którzy mają jeden dom. Nazywa się teatr. Rodzina nieważna, nic nieważne, tylko zawód. I tak to jest. Ja przyznam się, biję się w piersi na początku. Zawód był na pierwszym miejscu. Rodzina, tak, rodzinne, oczywiście. Rodzinny, żona, Bartek się urodził, ale zawsze urlop, nie mogę jechać film. No to żona sama, dzieckiem, do dębek. Ja czasem na jeden dzionek przez te 25 lat nie miałem urlopu. I tak czasem się pracuje. Że co się chce tego? Ciu. Pada taka propozycja, że nie. No, w końcu zacząłem odmawiać. Ale potem nagle zrozumiałem, że odmawiam fantastyczne rzeczy. Jak biała wizytówka Filipa Bajona. Zagrał niemiecki aktor, na szczęście, fantastycznie. Taki gruby. Dyrektora kopalni. Odmówiłem, bo chciałem jechać wreszcie. Już chyba z Madzią też na urlop. Odmówiłem Antkowi Krauzemu, zresztą nie pierwszy, nie ostatni raz. Kręcił taki film, zagrał za mnie Bista. I jak ja coś robię naprawdę ważnego, to rodzina ma kompletnie przechlapane, jak to się mówi. Ja żyję tylko tym. Zanudzam ich. Jak teraz robiłem tego Koena i Nochawice, to one słuchały 7 lat tego Nochawicy w czasie. Bo ja wybierałem te piosenki, tłumaczyłem to, a że tak może, a że tak, a jak myślisz tego? Miały potąd tego Nochawicy. Potem zaczął się Koen, 2 lata. Tego roku, tak, w dzień walczyłem z nornicami i kretami, a w nocy tłumaczyłem Koena, bo stwierdziłem, że niektóre... Co to tak dziwnie zabrzmiało? Że niektóre tłumaczenia późniejsze Maćka Zębatego
No, jakoś mu nie wyszły. No, są nie do zaśpiewania, są opisowe, z transakcentacjami polskimi, z merytorycznymi błędami. No i ponieważ jestem człowiekiem renesansu, jestem nie tylko aktorem, jestem reżyserem, piszę również poezję, rzeźbię, tak jakby to powiedzieć, więc sam tłumaczyłem tego Coena. Potem doszło do prób i ja mam 5 tekstów Coena przeze mnie przetłumaczony. Już aktorzy je śpiewają, już zbliża się premiera, a ja nie mam pozwolenia agencji Coena na to, żeby to były oficjalne tłumaczenia. Bo to nie to tak, że każdy może przetłumaczyć, ale publicznie wykonać to już nie. I nie wiem, ile bym zapłacił, gdybym zaryzykował, a już chciałem ryzykować. Bo nie przychodzi odpowiedź z tej agencji Coena z Kanady. I na 2 dni przed premierą przyszła zgoda. Jestem oficjalnym tłumaczem Leonarda Coena obok Macieja Zębatego. Więc jak się pracuje, to człowiek jest... Zresztą ludzie myślą, że my jesteśmy... W jakimś tam piśmidle czytam, Krzysztof Majchrzak chodzi po ogrodzie i mówi do siebie, że już w ogóle zwariował. No Boże kochany, a co to ja idę z psem i mówię do siebie, bo powtarzam sobie w progu ten amerykański monodram. No bo akurat wieczorem gram. No to ludzie patrzą jak na idiotę, no to co mam zrobić? No? Słucham? Propan Buta. Jesteś rzeczywiście człowiekiem renesansu. Mówisz to z ironią, z autoironią. Nie, zawsze. Mogę powiedzieć lepiej, Dudeczku, prawda? Tańczę, śpiewam, recytuję, daję dy i nie czuję. No dobra, to ja kapituluję. Komentując karierę naszej wielkiej jakiejś światowej artystki, powiedziała do niej, robiąc wywiad, no tak, proszę pani, tam była za granicą i tak dalej, tam zdobyła pani pierwsze szlify i ostrogi. No jak to się mówi, tańczy, śpiewa, recytuje. No i ja za telefon do oddziału łączności z widzami. Proszę pani, czy pani wie, co ta idiotka powiedziała, co tam jest dalej? Wiem, bo pan Kobuszewski już dzwonił. To przenieśmy. A mówiłeś mi że, kiedyś, że ktoś ci nawet powiedział, że gdybyś, a propos twoich zdolności manualnych, tego, że rzeźbisz, to zaraz zobaczymy, piszesz wiersze, interesujesz się sztuką, kochasz sztukę, że jakby, gdybyś był gejem, to byś był Michałem Aniołem. To Marcin Wolski powiedział, szkoda, że nie jesteś gejem, byłbyś Michałem Aniołem. To przenieśmy się do domu Michała Anioła, drodzy państwo, na koniec. Ksiądz, który dawał nam w 67 roku ślub w Puławach rodzinnych, nazywa się Marian Malarz. I to jest jego prezent ślubny, róże, które są moim zdaniem jedną z najlepszych obrazów, jakie mam. W każdym razie zapragnąłem mieć dom, który będzie wewnątrz wyglądał, jakby miał co najmniej 100 lat. To nie jest żaden snobizm, tylko ja się po prostu dobrze czuję w takich wnętrzach i taki, jakby to powiedzieć, starawy nie tylko z wieku, ale i z pragnień, marzeń jestem, że jestem tradycjonalistą bez wątpienia. Rzadko bywam w tym domu, rzadko. Ciągle gdzieś wiuwam, albo w Polsce, albo za granicą. No i ja, domator, no, nie mieszkam tu. Stąd bardzo częste wizyty mojego syna z rodziną, który mieszka w tej chwili na Ursynowie, ale mniej więcej co tydzień cała hałastra. Ja mówię, huny idą. Jestem miłośnikiem sztuki. Może dlatego, że sam nie potrafię tak znakomicie malować czy rzeźbić. W związku z czym zbieram również inne lub kupuję dzieła innych.
Ale ja kupuję rzeczy, które mi się podobają po prostu. No, tu jest niezła sztuka. A to jest niezła sztuka. To jest niezła sztuka. I obok, powiedzmy, Franka Masiuszczaka na górze jest jakiś obrazek, nazywa Łukaszka. W Poznaniu kupiłem. I to mi się bardzo podobało. To jest w stylu właśnie Masiuszczaka. To pianino, powiedziałeś. To jest pianino żony. To jest pianino żony. I żona gra na pianinie. Ona grywa. Moja córcia skończyła szkołę muzyczną, ale po zakończeniu tej szkoły muzycznej ani razu nie siadła do dziecka. To jest autentyczne japońskie, rzeźbione przez Japończyka. Od pewnego dziadka w Japonii dostałem, naszego przyjaciela. A to jest replika w wykonaniu mojego syna. To jest rzeźba dla mojej mamy Pieta, którą rzeźbiłem, jak obliczyłem, 3 miesiące bez przerwy. Z drzewa śliwkowego. Każdy paluszek to jest takie drzewo jak kamień dosłownie. Tę Pietę rzeźbiłem 27 godzin w górach, paląc papierosy, karmeny i pijąc mocną herbatę. No miałem tylko... Niezdrowo. Dobę. Bardzo niezdrowo. Miałem tylko dobę, żeby ją zrobić. Zrobiłem, ale miałem, okazuje się, pierwszy mini zawał przy tym. Ja jestem bałaganiarz, to mój syn jest super bałaganiarzem. Ja już sobie poustawiam wszystkie dłutka, tu wiertarka, tu tego nie przychodzę, wszystko rozpiżone, wszystko na kupie i on potem wybieranie może znaleźć. Taki to jest osobnik. Czy on niestety... tu przyjeżdża też pracować do twojego warsztatu? On tu uważa za swój dom. Za swój dom, bo on właściwie, no, nie to, że się tu urodził, ale to jest nasz dom rodzinny, przeniesiony z Puła, a potem przeniesiony z tych wszystkich domostw po drodze. Rakowiec, Natolin, wreszcie to miejsce. A w związku z tym, że jak widzieliśmy, jesteś wielbicielem sztuki i kolekcjonerem, to przygotowaliśmy ci malutką niespodziankę, którą być może dodasz do swojej kolekcji. To jest prezent od Instytutu Teatralnego. Ja. Proszę cię bardzo. Dzieło sztuki wraz z autorem. Dziękuję bardzo. Obowiązkach zastępować Teatru Ateneum, ale list od pani minister był przygotowany. Ja go teraz wręczę. Nie wiem, czy państwo chcą, żebym odczytała, bo być może... A ja tak brzydko mówiłem o władzach. Może przetrzymam tutaj kwiaty. Szanowny pan, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji wspaniałego jubileuszu 50-lecia scenicznego debiutu. W ciągu pół wieku objawił nam pan wspaniałą galerię aktorskich wcieleń. Po cyklu ról wrażliwych młodzieńców przyszła kolejna kreacja dojrzałe, przepełnione moralnym niepokojem, goryczą i samotnością. Wśród nich były te najsłynniejsze. Człowieka z Żelaza, Andrzeja Wajdy oraz spektaklu telewizyjnego Moskwa Pietuszki Tomasza Zegarny. Skąd wiedziałam? Małomyślnych. Na drugiej sali znalazły się brawurowe role komediowe oraz występy estradowe, a także powstałe na scenie Teatru Ateneum spektakle muzyczne, w których znajduje ujście pański niezawodny talent wokalny. Gratulując dotychczasowych dokonań, z całego serca życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z realizacji kolejnych artystycznych wyzwań i wyrażanych szacunku. Małgorzata Odlanowska. A list od pani minister wręczyła panu Marianowi o pani szefowa Instytutu Teatralnego Dorota Buchwald, za co dziękuję. Marianie, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję ci za ten wspólnie spędzony czas przed. To była wspaniała przygoda. Raz jeszcze wielkie dzięki. Dziękuję państwu za tak liczne przybycie i chciałem ci jednocześnie powiedzieć, nie gniewaj się, ale twój jubileusz 50-lecia to jest mały pikuś przy spotkaniu, które mamy w lutym. Luty? Jakie?
Bohaterką kolejnego spotkania w ramach cyklu Moja Historia będzie, proszę Państwa, swoje setne urodziny, pani Danuta Szaflarska. O ma. Ale to za miesiąc. Tymczasem serdecznie Państwu dziękujemy i do zobaczenia.